8 stycznia 1942 Selis Przed trybunał wzywają beznogiego. Teraz nikt go nie niesie. Przy pomocy rąk ześlizguje się zwinnie z ławki i ruchem pająka z poobrywanymi łapami potoczył się między nogi uskakujących w bok ludzi. Przewodnicząca aż przechylił się przez stół, aby go dojrzeć. Nie dosłyszałem, o co tam chodziło W każdym razie człowiek tułów Śmiało i bezczelnie odparowywał ciosy Uzbrojony w wojnę, legię honorową I potworne inwalidztwo Są to argumenty, wobec których Każdy we Francji skłania głowę Nic dziwnego Poświęcenie nie jest tu sportem narodowym Skazują go z zawieszeniem Toczy się ku wyjściu, pogwizdując z cicha I tam już czeka na niego tragarz tragarz schyla się ten łapie go za szyję i okręcając się małpim ruchem lokuje się na plecach sprawa jakiejś polki wyskrobanie daty ważności w karcie tożsamości i wstawienie innej trzy miesiące więzienia tłumaczem jest jakaś młoda emigrantka opoliturowana we Francji noga stołowa włosy utlenione Kapelusz z piórkiem futro, niezły akcent francuski, pewnie urodzona już tutaj. Za to po polsku rąbie wprost spod strzechy. Jak się nazywacie, ile roków macie? Gdzieście rodzeni, a to przyznajecie, coście szkrybali w papiurach? A nie trza, nie trza. Legitymacja to święta rzecz, zadrapanie kryminał. Ładny tłumacz sądowy. Ale przewodniczący uśmiecha się do niej i mówi. Może pani łaskawie? Nie Kaśka jest ważna. Zaprzysięgli ją do sądu. Już pod koniec przychodzi sprawa mojego klienta. Ledwo przeczytali mu oskarżenie i tłumaczka wykalikowała mu coś po polsku. Ledwo nasz metr B zabrał głos, gdy przewodniczący przerwał mu. Metr, wie pan, że w tej chwili najniższą karą za podobne wykroczenie jest grzywna 1200 franków. I ogłasza wyrok 1200 franków grzywny. Doskonale. Jesteśmy zadowoleni, bo lepiej się nie dało. Teraz już moja głowa w tym, żeby różnymi podaniami, zaświadczeniami bezrobocia opóźnić termin wykonania albo i całkiem zanulować. Znam już tak administrację francuską, że wiem, jak puścić daną rzecz tak By pływała przez długie miesiące po morzu papierów I utonęła w końcu w odmętach zapomnienia Może do tego czasu coś się zmieni? Wychodzimy z sądu Jest już po piątej Ostatni pociąg odszedł do Chantilly O piątej dziesięć Wobec tego postanawiamy iść na piechotę Z Saint-Liz do Chantilly jest dziesięć kilometrów Wychodzimy na szosę Dzień jest ciągle szary, bezgodzinowy Równie dobrze może być dziewiąta rano Co pierwsza lub szósta po południu W taki dzień zatraca się poczucie czasu Mijamy pola, domy Czasem jakieś większe skupisko domów Czyli tutejszą wieś Wszystko jest bezbarwne i płaskie Budynki, las, pagórki są jak wycinanki z szerego papieru Gdzieś daleko przed nami wychodzą z lasu stare kobiety Niosą na plecach chrust Idą wolno pochylone, jak żółwie na dwóch nogach. Ustępujemy czasem z drogi, gdy jedzie samochód, najczęściej niemiecki. Po półtorej godziny marszu wchodzimy do Chantilly. Mijemy zamek nad stawem w rozległym ogrodzie. Całość urocza. Wśród drzew przeświecają białe ciała rzeźb. Gdzie niegdzie czernią się paszcze sztucznych grot Lub gną lekkie mostki stworzone do frywolnych westchnień dam Rokoka. Widok, którego właściwy i prawdziwy opis można by znaleźć u Georges Sound. Krajobraz świeży i spokojny Łąki o łagodnej zieleni Melancholijne strumyki, kępy olch i jesionów Cała przyroda słodka i sielska Walentyna Cała przyroda słodka i sielska. Określenie to obejmuje wszystko i oddaje najlepiej charakter tego, co u Francuzów nazywa się natura, a co dla nas jest zawsze trochę salonem pod gołym niebem. Opisy przyrody po francusku brzmią mi zawsze jak opis dekoracji w sztuce teatralnej, bo właściwie taką jest ich przyroda, a szczególniej Ile de France. Wchodzimy do Chantilly, mijając sławny tor wyścigowy. Chantilly żyło z niego kiedyś, teraz żyje z Niemców i z kapitału. Część wielkich hoteli zamknięta, część zarekwirowana na kraj z komendy i inne instytucje okupacyjne. Po ulicach snuje się melancholia styczniowego wieczoru. Wbiegamy na dworzec pędem, bo właśnie zajechał jakiś pociąg, ale dobroduszny kontroler zapewnił nas, że to tylko dla robotników wracających z budowy lotnisk. Mrugnął okiem, będą mieli Anglicy gdzie lądować. Wobec tego poszliśmy do pobliskiego Bistra coś przekąsić, bo po lekkim obiedzie i szybkim marszu byliśmy głodni. W Bistrze ruch i gwar godzina aperitifu. Zamówiliśmy chleb z pasztetem i po szklance wina. Zostawiłem wino na kontuarze i opychając mój chleb łaziłem kąta w kąt, oglądając jakieś litografie na ścianach. Nagle jakby ktoś oblał mnie zimną wodą. Na szklanej szafce, w drugim końcu kontuaru, przylepiona złota myśl po niemiecku. Podszedłem i przeczytałem. Zaj was du willst, aber vor Weiss was du sein willst, szlageter, a niechże ich znudzi. Wystrzał rewolweru w czasie koncertu można by spokojniej znieść niż taką złotą myśl bohaterach hitleryzmu we francuskim prowincjonalnym bistrze. Jakieś to obce, ponure, sztywne, odpychające. Jest w tej tak zwanej deutsche kultur coś, czego nie można przełknąć. Ta nachalność w sposobie podawania jej. Nie, nie chcę nic od nich. Wolę być, czym mi się podoba i niekoniecznie plan mesyś. Wiedzieć, czym chcę być. Chcę żyć, chcę sobie pożyć. Jak dzisiaj. Płacimy i idziemy na dworzec. Zapada mrok. Bierze lekki przymrozek. Wtacza się pociąg. Siadam w kącie i usypiam, budząc się na gardi Nord. Idziemy jeszcze do bistra na grok Z sacharyną Patronka siedzi przy kasie Z kotem na kolanach I popędza garsonów Jakieś dwie wycofane Ze śródmiejskiego obiegu Prostytutki rozmawiają kaszląc chrapliwie Nastawiam kołnierz I wychodzę Pod nogami Dudni metron 9 stycznia Znowu przyjechał Tadio. Jeździ między Warszawą i Paryżem, jak jaki minister spraw zbytecznych, jak to on sam powiedział Tym razem Janeczka, jego żona, przysłała nam w prezencie kawał słoniny i kiełbasy Właściwie od listopada jesteśmy ciągle zaopatrywani w zasadnicze i tak trudne do kupienia tutaj artykuły żywnościowe przez Polskę Paradoks Gdy opowiedziałem o tym jednemu Francuzowi, wybałszył oczy Jakim sposobem łatwiej o żywność w Polsce niż u nas? zapytał. Bo my nie kolaborujemy, odpowiedziałem. 13 stycznia. Jedna znajoma francuska dała mi dzisiaj noworoczną mowę Petena, przemyconą ze strefy nieokupowanej. Pewnie Vichy zorganizowało ten przemyt. Ta mowa jest arcydziełem węgorzowatości języka, w którym można powiedzieć tak wiele, nic na pozór nie mówiąc lub nie powiedzieć nic, powiedziawszy pozornie rzeczy wielkie i głębokie. Jest w tej mowie trochę tego i trochę tego. Peten mówił nie tylko o Francji, wprawdzie o Francji pobitej, z rządem półwolnym, ale o Francji zawsze żywotnej, zawsze wielkiej i twórczej w dziedzinie ducha. Francja nie może pozostać obojętna na toczące się wypadki. Francja, europejskie mocarstwo, zna swoje powinności wobec Europy. Mocarstwo niosące cywilizację, Francja, pomimo swej klęski, zachowała w świecie szczególną pozycję duchową. Kataryna. 17 stycznia Tadio zdecydował się wyjechać wcześniej i resztę urlopu spędzić w Warszawie. Wydał wszystkie pieniądze, nakupił mnóstwo rzeczy. I po tygodniu pobytu Paryż mu się znudził. Jędruj, żebyś wiedział, ten Paryż to czysta kostenica w porównaniu z Warszawą. Od razu z rana pojechałem do niego pomóc mu w pakowaniu. Potem zadzwoniłem do biura, zapytując, czy muszę przyjść, bo mi się już nie chciało. Ale Ka powiedział mi, że wczoraj wieczorem aresztowali w prefekturze naszego najmłodszego baranka, dwudziestotrzyletniego Anatola i że trzeba pojechać, aby go stamtąd wyciągnąć. Prefektura to moja specjalność. Anatol został aresztowany, bo miał wydrapaną w swoim dowodzie datę urodzenia. Wsiadłem na rower i pojechałem do prefektury. Poszedłem od razu do urzędnika, który załatwia przedłużanie kart. Uprzejmy Grubas, znam go od dawna, bo już od dwóch lat załatwia mi moich Polaków. Pytam go o Anatolka głupia historia. Przy przedłużaniu karty Grubas zauważył, że jego Anatol ma wydrapany rok urodzenia. Zamiast 1918 wstawił sobie 1919. Odmłodził się o rok. Grubas nie mogąc zrozumieć, po co Anatol to zrobił, nie jest przecież kobietą. A poza tym, kiedy to robią kobiety, nie zadowalają się odmłodzeniem o jeden rok. Wysłał go do domu po paszport, chcąc sprawdzić datę urodzenia w paszporcie, bo Anatol zapierał się i twierdził, że nic nie wydrapywał. Anatol wrócił do prefektury z paszportem i tu gruba skonstatuje, że i w paszporcie rok 1918 jest wydrapany i zamieniony na 1919. To już zupełnie zgłupiał, ale i tak chciał załagodzić i nie robić z tego użytku. Ale dureń Anatol nie tylko się bezczelnie wypierał, ale zaczął się po prostu awanturować. Wówczas Gruba wysłał go pod eskortą na piąte piętro do wydziału wydaleń. Jest to taki wydział, w którym odbierają papiery, dają świstek z fotografią ważny na miesiąc. Można się po drodze przesiedzieć, jeżeli są jakieś nieregularności. Jednym słowem, gdy ktoś tam wpadnie, to przepadło. Wskazany jest na ciągłe kontrole, przychodzenie, stemplowanie i przedłużanie ważności świstka i inne szykany administracyjno-policyjne. Znam jednego z szefów tego wydziału, monsieur V, i po dłuższym czekaniu udało mi się go dołapać. Zapytany o Anatole od razu go sobie przypomniał: To ten chłopak jest od was? Od wczoraj siedzi w areszcie. V nie może zrozumieć, po co on wyskrobywał w karcie datę urodzenia. I znowu to samo. Nie jest kobietą. Ten francuski esprit jest jednak bardzo przereklamowany. I w sumie zestandaryzowanie. V pyta mnie, co myślę o tym. Ja też nic nie rozumiem, ale proszę, żeby go wypuścili. Że jakoś to się wyjaśni. V obiecał mi wypuścić go dziś wieczorem. I nawet bąknął o nierobieniu z tego sprawy. Poprawią mu papiery i zatuszują. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, ale od razu jadę do kolegów Anatola, uspokoić ich i dowiedzieć się czegoś, bo gubię się w domysłach i nic nie jestem w stanie zrozumieć z tego wydrapywania. Zastaję Staszka i ten mi opowiada, jak to było. Radził Anatolowi, żeby zwrócił się do mnie. Ale tamten głup tak odpowiedział mu, że nie jest dzieckiem i że sam sobie da radę. No ale po jakiego diabła zmienił datę urodzenia i skrobał w dokumentach? Nagle przyszło mi do głowy zapytać, czy Anatol nie miał przypadkiem drugiej kartki żywnościowej kogoś, kto wyjechał do Polski? Miał. Jest to kartka kogoś, kto miał bardzo podobne nazwisko. Urodził się tego samego dnia i miesiąca co Anatol i tylko o rok później. Przy wymianie kartek na merostwie żądają dowodu osobistego. I Anatol wydrapał. I w dowodzie, i na kartce żywnościowej, aby się wszystko zgadzało. Zrobiło mi się zimno. Zadrapanie w dowodzie grożą mu trzy miesiące kryminału. Jeżeli wyjdzie na jaw sprawa kartek żywnościowych, wówczas rok obozu koncentracyjnego i skończą chłopca. Na dzisiaj dosyć. Powiedziałem Staszkowi, żeby Anatol przyszedł do mnie jutro. Wróciłem do domu zmęczony i przemoczony. Trzy godziny latania na rowerze wzdłuż i w poprzek Paryża, po ulicach pokrytych rozmokłym śniegiem. Muszę w jakiś sposób wyciągnąć chłopaka. 18 stycznia. Rano Anatol przyszedł do mnie do hotelu. V. otrzymał obietnicy i wypuścili go wczoraj wieczorem, dając mu powołanie do prefektury na jutro rano. Źle. Jak zaczną wałkować to się jeszcze dowałkują. Przede wszystkim zwymyślałem z Markacza, że nie przyszedł do mnie od razu. Dziwne, jak czasem zupełnie nagle odczuwa się, że człowiek posunął się w latach, że jest już innym, że coś tam w głębi uległo znowu jakimś ruchom tektonicznym i nawarstwienia przybrały inną postać. Mając przed sobą tego dwudziestotrzyletniego chłopaka, poczułem ze zdziwieniem moje dwadzieścia dziewięć lat na karku. A jeszcze wczoraj ja miałem 23 lata. I tak często wydaje mi się, że nic się nie zmieniłem, że jeszcze ciągle tkwię sobie w tym wieku dwudziestu paru. Teraz spoglądałem na Anatole jak na głupie dziecko. Chwilami nawet wydawało mi się, że to ja jako 23-letni szczeniak siedzę tam w fotelu. Lżejszy o tych pięć lat tak zwanego doświadczenia, znajomości ludzi, umiejętności refleksji i intuicji. O całą górę życia Minęło, przeleciało Już pierwsza połowa na ukończeniu Teraz było mi żal, że go zwymyślałem Jeżeli starszy wrzeszczy na młodszego To chyba tylko dlatego, żeby po prostu wrzeszczyć i wywrzeszczyć się Zwymyślałem go także z bezsilności Bo sam diabeł nie potrafiłby wytłumaczyć Dlaczego on zmienił 918 na 919 Dlaczego? Po co? O kartkach żywnościowych nie można nawet wspomnieć. Chłopak nareszcie pojął, co mu grozi i jest przerażony. Przeżywałem prawdopodobnie to samo, co przeżywał Vautrin, gdy mu zamknęli Luciana de Rubempre. Jak go mądrze z tego wyciągnąć? Zaciąłem się jak stary Vautrin. Chodziłem po pokoju i myślałem. Chodziłem tak godzinę i w końcu wymyśliłem historię zupełnie prawdopodobną i niewinną. Nauczyłem Anatola całego opowiadania na pamięć. W roku 1940, w czerwcu, pracowałem w fabryce amunicji w Brytanii. Cała fabryka miała być ewakuowana do Anglii. Pojechaliśmy do Brestu. W Brestie okazało się, że jest już za późno. Ostatnie okręty angielskie odpłynęły. Niemcy byli już blisko. Brest był bombardowany. Dotąd, prawda? Dalszy ciąg? Lipa. W ogólnej panice, wśród pogłosek, że pracownicy fabryki amunicji będą traktowani jak żołnierze i brani do niewoli, ogarnął mnie strach. Obawiając się, że listy ze spisem nazwisk pracowników fabryki zostały w fabryce i wpadną w ręce Niemców, postanowiłem zmienić swój stan cywilny na paszporcie nazwisko, imię i datę urodzenia. Chcąc spróbować, czy ten desperacki pomysł może się udać, zacząłem wydrapywać rok urodzenia, najpierw zaczynając od dolnego brzuszka ósemki przy 1918. Ale widząc, że wydrapywanie jest bardzo widoczne, dałem spokój. Ponieważ w miejscu dolnego brzuszka ósemki, tam gdzie skrobałem, papier był chropowaty i atrament na pewno byłby zalał, wobec tego zamiast wpisać na nowo ósemkę. Przeciągnąłem od górnego brzuszka cienką kreskę obok chropowatego miejsca robiąc ósemki dziewiątkę. Niemcy wchodzą do BRESTU, wszystkie pogłoski okazują się najzupełniej fałszywe. Zaczyna się normalne życie. I wówczas bojąc się, że rok urodzenia w dowodzie nie jest zgodny z paszportem, co mogło przyczynić się do wielu kłopotów w zetknięciu z administracją francuską i policją francuską, lekkomyślnie i bez zastanowienia przeprowadziłem taką samą poprawkę. W dowodzie, żeby i tu i tam rok urodzenia był jednakowy. Proste i jasne, kartezjańskie i w sam raz dla tych pałogłowców z piątego piętra prefektury. Anatol jest zachwycony. Muszę przyznać, że ja też. 19 stycznia 1942, Saint Lys. Cały dzień zmarnowany. Miałem ochotę zastrzelić V i wystrzelać wszystkich policjantów. Po przyjściu do prefektury idę wprost do V i wyjaśniam mu wszystko. Cała ta historia trafia mu do przekonania. kiwa głową z politowaniem nad głupotą tego chłopaka, ale, 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 żeby to załatwić tak jak należy, Anatol zostanie posłany w towarzystwie jednego z inspektorów policji do Polen-referatu niemieckiego oddziału Gestapo, mającego pod kontrolą wszystkich Polaków, bo należy upewnić się, czy Anatol, zmieniając swój rok urodzenia, nie chce się ukrywać przed Niemcami. Jeżeli polen-referat odpowie, że Anatol nie jest przez nich poszukiwany, to wszystko będzie w porządku. Wszystko gotowało się we mnie. Gdyby mogli, to wleźliby tym Niemcom do tyłka. Cóż za lojalność, jaka współpraca. Ale nie dałem nic po sobie poznać i z uśmiechem powiadam. — A, to tam na Aveni Foch, kapitan Egelhaupt. Faust spojrzał na mnie z szacunkiem. Obiecał zaraz przydzielić nam agenta, który pojechałby z Anatolem na Aveni Foch. — Czekamy pół godziny? — Nic. — Godzinę? — Nic. To są chwile, w których dojrzewa we mnie nienawiść do tej całej kochanej Europy i chęć wyjazdu do jakiegoś dzikiego kraju, w którym nie będę musiał czekać i wystawać po urzędach. Wreszcie fał wyszedł z wszystkimi papierami, a natola wręczem i powiada, nie mam w tej chwili żadnego inspektora. Niech Pan z nim jedzie. Jak Pan załatwi, to wrócicie? Zbaraniałem. Przede wszystkim strach pchać się samemu bez powodu tylko do towarzystwa, prosto w łapy Gestapo, narażać się na pytania i w końcu może nigdy stamtąd nie wyjść, bo z nimi nic nie wiadomo. Ogarnęło mnie przerażenie. Miałem ochotę zostawić Anatola, puścić to wszystko kantem i niech mi dadzą święty spokój. Nie miałem po co tłumaczyć V, że ja nie chcę tam iść. Bo taki bałwan mógłby tylko pomyśleć, że ja mam coś z Niemcami i jeszcze nabrać jakichś podejrzeń. A Anatola nie mogłem zostawić. Na samą myśl o wizycie na Avenue Foch zaczął się trząść ze strachu. Bełkotać, że jeżeli ja go opuszczę, to on sam nie wie, co zrobi. Faust stał z papierami w ręku. Ja mocowałem się ze strachem. W końcu wziąłem papiery i powiedziałem, że pojadę. Nigdy w życiu tak się nie bałem, jak teraz. Nie pokazywałem nic po sobie I Anatol odzyskał trochę odwagę Jedziemy na Avenue Foch Szereg wielkich domów, pałacyków i mieszkań ludzi bogatych Którzy uciekli i nie wrócili Jest tu zarekwirowany przez Niemców Na Avenue Foch 72 jest przy wejściu Diwache Siedzi jakiś SS Którego pytam o Engelhaupta Nowego kierownika polen referatu nie ma go. Ma być około dwunastej. SS nie mówi słowa po francusku. Rozmawiam z nim po niemiecku. Czekamy. Minęła dwunasta, zmarzliśmy chodząc tam i z powrotem po alei. Wreszcie SS powiedział mi, żeby przyjść o trzeciej. Strach trochę zelżał. Pojechaliśmy na Saint-Paul na obiad, a po obiedzie na prefekturę. Miałem nadzieję, że V może odstąpi od swojego projektu, ale ten kazał mi jechać i koniecznie dostać się do Engelhaupta. O Boż. Ten sam SS siedzi przy wejściu i mówi mi, że Engelhaupta nie ma, ale jest jego zastępca, porucznik Redel. Wyjaśniam, o co chodzi. SS telefonuje do Redla. Redel odpowiada, że jego to nic nie obchodzi i że powinniśmy pójść na prefekturę policji. Tłumaczę po raz drugi – S.S.owi, że to właśnie prefektura nas przysyła. Chodzi o to i o to. Opowiadam mu całą historię. Dzwonię jeszcze raz do Redla. Ten po raz drugi nie chce nas widzieć, wysyłając tym razem do wszystkich diabłów. Jestem zachwycony. Pełni otuchy wracamy do prefektury. Mówię V., że Redel nie chce z nami gadać. Niech pan do niego telefonuje. Ale V. Po prawie półgodzinnym szukaniu numeru telefonu, którego w końcu nie znalazł, kazał nam przyjść na zajutrz. Pośle z wami inspektora, to będzie musiał przyjąć. Miałem ochotę wziąć go w ramiona i gnieść, tak powoli, wsłuchując się w trzask każdego łamanego żebra z osobna. Mały, szczupły, poręczny do duszenia. Jestem wykończony. O dziewiątej rano spotykam się z Anatolem w prefekturze. Po chwili czekania V daje nam agenta i tym razem we trójkę jedziemy na Avenue Foch. Agent jest typowym funkcjonariuszem francuskim. Umysłowe niedorozwinięcie posunięte do granic ideału. Przyjeżdżamy. W bramie jest już inny SS. Tłumaczę mu o co chodzi. Agent pokazuje swoje papiery. I przymilno głupawie się uśmiecha do Niemca. Ma zupełnie minę murzyna z Afryki Centralnej, bełkocącego po francusku, z całym dodatkiem bełkotliwych ruchów. Jestem straszliwie zdenerwowany. Robię w portki po prostu. Ale na widok tego agenta mam ochotę wybuchnąć śmiechem. Jeżeli on tak zmaśla się przed podoficerem, to co on będzie wyprawiał wobec oficera? SS telefonuje. Redel odsyła nas na odmianę na Kedorse, centrale centralę gestapo. Volea veni fosz. Mój funkcjonariusz zupełnie zdurniał, ale na szczęście jest uparty. SS znowu telefonuje i Redel ma widocznie dosyć, bo ustępuje. SS daje agentowi i Anatolowi przepustkę do wypełnienia. Chcę i ja zabrać się do tego, ale SS machnął ręką. Sie brauchen nicht. Czuję się. Zaszczycony. Jedziemy windą na piąte piętro. Wchodzimy do jakiegoś mieszkania, zamienionego obecnie na biura. Pukamy do pokoju polen referatu. wita nas młody porucznik. Raczej sympatyczny z wyglądu, ale oczywiście bardzo stram und wichtig. Nie mówi po francusku. Wobec tego przystępuję do rzeczy i opowiadam mu o co chodzi. Redel uśmiecha się. Po mojej relacji podszedł do szufladki z kartoteką, wyszukał nazwisko Anatola, przeczytał. Niech pan powie ruchem głowy pokazuje na funkcjonariusza temu człowiekowi, że Anatol te jest nam znany nie poszukujemy go. W każdym razie to dobrze, że prefektura nas zapytuje und ich danke der Powtórzyłem funkcjonariuszowi pierwszą część, nie mówiąc nic o uznaniu dla prefektury. Zaczęliby od razu przysyłać tutaj każdego Polaka. Funkcjonariusz ukłonił się i zaczyna przymilnie paplać. Wyciągam go za rękę z pokoju. Wychodzi tyłem, kłaniając się cały czas i paplając jeszcze od progu. Miałbym ochotę zepchnąć go do klatki od windy. Cóż za bydle? Za drzwiami odetchnąłem. Było mi przykro to podanie ręki gestapowcowi, ale obyło się bez pytań, bez wielu pytań, których się bałem. Na no aweni fosz grubo pokrytej śniegiem świeżym i białym było mi tak lekko i wesoło, że musiałem siłą powstrzymywać się, żeby nie wytarzać się w tym śniegu. Wracamy do prefektury, ale ponieważ za pół godziny dwunasta nikomu nie chce się już rozpoczynać pracy koło Anatole. przyjdźcie o drugiej. Idziemy na Saint-Paul na obiad i o drugiej wracamy. Siadamy przy biurku jakiegoś innego idioty i ten zaczyna spisywać normalny protokół. Całkiem źle. Dyktuję mu do protokołu całe misternie ułożone opowiadanie. Koło piątej kończymy i zabieram się do wyjścia. Ale urzędnik mnie puszcza, zatrzymująca na tola. Zostanie zatrzymany w areszcie aż do rozprawy sądowej. Rzucam się, szukam V. Wyszedł. Nic nie pomaga taki przepis. Wpadł. Siadam na rower i jadę do jego kolegów, zawiadomić ich, żeby mu zanieśli papierosów i trochę ciepłych rzeczy. Wracam do domu o ósmej wieczorem zachlapany do pasa, przemoczony i zmęczony. Do tego rower goni resztkami sił. 21 stycznia. Bolszewicy odebrali morzaisk. Przy 45 stopniach mrozu. Wielkie wrażenie. Mam grypę i mam wszystko gdzieś. 23 stycznia. Mam lekką grypę i siedzę w domu. Wie papie, wie maison. dwa grube tomy opowiadań o różnych ludziach z okresu rewolucji i cesarstwa. Odżywa w nich Paryż ówczesny odżywają stojące do dziś dnia domy, w których tyle się stało. Napisane przez jakiegoś szperacza amatora, przez jednego z tych wielu szczęśliwych Francuzów, którzy umiejąc zapomnieć, że żyjemy w XX wieku, mając rentę, mieszkanie, spokojny i zapewniony byt, mogą sobie pozwolić na jakąś pasję i poświęcić się jej z całym spokojem, smakiem i dokładnością, z rozkoszą smakosza. Z powolną pedanterią kornika wgryzają się i przegryzają przez archiwa merostw, prefektur policji, biur notarialnych, urzędów parafialnych. Przez te nieznane i niezbadane dotąd dziewicze puszcze papierów i aktów nagromadzonych w ciągu wieków przez niczym niezwalczoną biurokrację tego kraju, który robiąc coś w tej chwili, pisząc jakiś dokument, kocha się już na zapas w jego przeszłości. Żyje przyszłością własnej przeszłości, jeżeli można by to tak określić. Nie wiem, czy gdzie indziej i czy kiedykolwiek przeżyje podobny okres jak teraz i tutaj. Tak dobrze, spokojnie, równo, bez wewnętrznego skręcania się i rozkręcania. Są wspaniałą sytością z tym czymś nieokreślonym, co wypełnia każdy najpowszedniejszy dzień. To mnie nieraz buntuje. Czuję, jak pod wpływem tych starych gratów, tej przeszłości sączącej się tu z każdego kamyka, coś we mnie usypia. Coś odpycha z całej siły teraźniejszość, całą epokę. Usypiam na gratach i na cytatach. Właściwie cała Francja robi to od dawna. Anatol siedzi w kryminale i dziś dostałem od niego gryps, że rozprawa odbędzie się we wtorek 27. Trzeba będzie mu znaleźć adwokata. 26 stycznia. Jutro rozprawa Anatola. Zabrałem się dziś do rzeczy, to znaczy od samego rana ruszyłem do ataku na Palais de Justice. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wszedłem do środka i od razu zgubiłem się w tym labiryncie korytarzy, rozchodzących się od sławnego holu głównego. Rozprawy zaczynają się o 12.00. Już teraz krążyli tu adwokaci w czarnych togach. Niektórzy z białym futerkiem wokoło szerokich rękałów. Przystawali, witając się z kolegami, chodzili z klientami, poszeptując, gestykulując, naradzając się. Wpadłem po uszy w balzaka. Ci adwokaci, ten rozpraszający się w ogromie sali szmer rozmów, cała galeria typów chodzących tam i z powrotem, z twarzą skupioną. Na której zawsze odgaduje się tę samą myśl, wymknąć, wywinąć, wybrnąć, wykręcić. Atmosfera przesycona gęstniejącą tu przebiegłością, sprytem, dialektyką, esprit, inteligencją i grą, tą wielką grą, jaka toczy się od wieków i którą tworzy sam człowiek, prawem i obchodzeniem go w sposób legalny. Atmosfera przeładowana tysiącami spraw i odcieni nieuczciwości. Spraw splątanych i niezbadanych, skomplikowanych, tak jak skomplikowaną jest dusza ludzka. Stoję chwilę i nagle przychodzi mi na myśl, gdy patrzę na te salę i jednocześnie uprzytamniam sobie, co dzieje się poza nią, tam na świecie. Że prawo, istota prawa, to może właśnie ta możność ludzkiego, legalnego i prawnego obchodzenia prawa przy pomocy bronienia się przed jego ślepą siłą, przed martwym paragrafem. Moja nienawiść do Niemców, dziś na tle wznoszącej się na horyzoncie jak krwawa łuna Rosji, jest jeszcze większa, jeszcze intensywniejsza, bo dopiero na tle łuny rosyjskiej rysuje się straszliwy ogrom zdrady jaką popełniły Niemcy w stosunku do całej naszej kultury. Do kultury, w którą one same włożyły tak wiele. I którą dziś tak potwornie depczą, że azjatycka Rosja, obca, zawsze wroga i obca, dla każdego, kto nasiąkł zachodem, wydaje się kulturalna. Rosji nienawidziłem od dziecka żywiołowo. Razem z ojcem, który do tego stopnia jej nie znosił, że już w Warszawie pachniało mu Rosją. Niemcy z jak nienawidzi się niewierną kochankę, kogoś bliskiego, kto zdradził, kto zawiódł zaufanie. Odszukuję biuro Związku Adwokatów, mieszczące się na końcu sali, z wejściem przez mroczny korytarz. Siwy, uśmiechnięty staruszek, zagubiony w jednym z tysięcy mrocznych, sklepionych pokojów, udziela mi wyczerpujących informacji. Musi się pan dowiedzieć, kiedy, o której godzinie i przed jakim trybunałem będzie sądzony pański przyjaciel. Wtedy przyjdzie pan do mnie o godzinie 11:45 i przydzielą panu adwokata. A gdzie mogę się o tym poinformować? W informacji ogólnej idę do wskazanego biura, a raczej błądzę. Jakimś ciemnym wyjściem wpadam wprost na tyły konsjerży. Przez jakąś okratowaną bramkę dostrzegam sławną łąkę. Tam dalej okna korytarza, przy którym mieści się toaleta. Znam te miejsca lepiej od przewodników. Zawracam i wpadam wprost na bramę aresztu, przed którym stoi żandarm. Wskazuje mi, jak trzeba iść. Przez wielki podwórze koło Saint Chapelle wchodzę do drugiego budynku sądu. Trzeba tu czegoś szukać, aby przekonać się o ogromie tego labiryntu sprawiedliwości. Trafiam w końcu na właściwe drzwi. Oczywiście czekam. Wreszcie podaję kartkę z nazwiskiem Anatola. Szukają, szukają. Nic nie znaleźli. Niech pan idzie do pisarza sądowego. Znowu błądzę i po długim chodzeniu dostaję się do właściwego miejsca, przełażąc przez jakieś rozwalone drzwi. Pokój pełny rusztowań i schody w trakcie odnawiania. Naturalnie czekam, bo pisarz gdzieś wyszedł. Po powrocie z gdzieś szuka długo w olbrzymiej księdze o rozmiarach wprost z bajki. Przynajmniej metr na metr i dwadzieścia centymetrów grubości. Księga złych i dobrych uczynków z sądu ostatecznego. Jeździ palcem zakończonym typowo brudnym paznokciem. Mruczy, cmoka. Powtarza nazwisko Anatola, za każdym razem inaczej. Wreszcie palec zatrzymuje się i pada krótka odpowiedź. Rozprawa odbyła się w piątek. A jaki wyrok? Pytam. Tego nie mogę panu powiedzieć. Czy pan jest kimś z rodziny? Nie. Więc nie mogę. Ale ja wiem, że rozprawa ma się odbyć jutro. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Może panu powiedzą coś tam i tam. Idę pod wskazany adres. Po niemal trzech godzinach wędrówek zaczynam się już nieźle orientować. Zacząłem o jedenastej, teraz dochodzi już druga. Przechodzę i znowu czekam, tym razem w ogonku. Czekam, przeszło pół godziny. Wreszcie dobrnąłem. Jakiś dziadzio, zasuszony w księgach jak kwiatek z majówki zwanej młodością, wymamluje mi bezzębnymi ustami odpowiedź. Nie jest pan z rodziny, nie mogę panu nic powiedzieć. Jestem więcej niż z rodziny, jestem przyjacielem. Oskarżony nie ma w całej Francji nikogo z rodziny, jest sam. Jest sam, sam. I mruga na mnie, zaczerwienionymi powiekami, zasuszony bratek. Gdzie mógłbym się coś dowiedzieć? Niech mi pan pomoże. Może tam i tam, ale to nie jest pewne, odpowiada. Znowu przychodzę po Z gwarnych sal wpadam w zupełnie ciche zakamarki i z powrotem w przesiane, gęsto adwokatami tłumek. Czasem mignie i zastuka głośno drewnem podeszew jakaś smukła adwokatka o powierzchowności lesbijskiej i pozostali po sobie zapach mocnych perfum. Młodzi adwokaci, poubierani z angielska i wytwornie, przechodzą godni i zamyśleni, przysiadają się przy stolikach. Przewracają w teczkach i skupiają się. Czyta chwilę, po czym wpatruje się długo zagubionym wzrokiem w dwudziestą trzecią szybkę witraża okiennego. I pewnie marzy o jakichś wielkich sprawach, o karierze. Mając teczkę pełną drobiazgu. 26 stycznia 1942 Pałac Sprawiedliwości Palais de Justice jest całym osobnym światem. Gdzie indziej jest inny świat, wiele innych światów, całych światów. W długich korytarzach metra szemrze i huczy świat metra. W ciasnych uliczkach ko karnawale szeleści tajemniczo świat panów Zygmusiów. Kapelusze wypchane dolarami, laski z odkręcaną gałką, w której są złote ruble, brylanty i takie głupstwa. Trafiam do wskazanego biura. Mieści się na poddaszu. Mroczno, nisko i ciasno. Od stojącego na środku żelaznego piecyka biegnie zawieszona na drutach pod sufitem długa rura żelazna i wijąc się między półkami ginie w ścianie. Przy ścianach półki. Cały pokój podzielony półkami jak parawanami. Wszędzie pełno papierów, teczek, jakt związanych sznurkami, tasiemkami. Lub gumą ze starych dętek samochodowych. Wśród tego stoły, a przy nich kilku chłopców w szarych kitlach, obsługujących półki. W ciasnej klatce z mosiężnej siatki siedzi w rogu pokoju kasjer wypłacający odszkodowania świadkom, co pewien czas wystawia mumiowatą główkę w bereciku przez małe okienko. Tak wygląda jedno zbiór w Palais de Justice. Tak samo wyglądało sto lat temu. Staram się tu czegoś dowiedzieć, ale nikt nic nie wie. Pomimo to stoję i rozglądam się. W pewnej chwili spoza jakiejś półki wyszedł staruszek. Stanął koło piecyka i zaczął sobie smakowicie rozgrzewać ręce. Wydawało mi się, że piecze je narożnie, aby potem schrupać z apetytem. Lubię takich staruszków i mam do nich zaufanie. Podszedłem do niego z miłym uśmiechem i zacząłem zwyczajną rozmowę. Wie pan, mam taki kłopot, już cztery godziny dobieram słowa. Jestem młody, zakłopotany i nieśmiały. Wzruszyło go to. Tym trzem rzeczom żadna starość się nie oprze. Właściwie nie wolno tego robić, ale niech pan poczeka. Dałem mu nazwisko małego na kartce i staruszek podreptał. Po dobrym kwadransie wrócił, weszliśmy do kąta, wyciągnął kartkę. Rozprawa odbyła się w piątek, ale z powodu braku tłumacza odroczona na jutro godzina dwunasta, sala siedemnasta, ależ kładzie palec na ustach. To tylko dla pana. Niech pan nigdzie nie mówi, od kogo się pan dowiedział. żegnam go wzruszony, dziękując gorąco i zarazem nieśmiało. Obydwaj jesteśmy z siebie zadowoleni. Nareszcie po przeszło czterech godzinach jutro dalszy ciąg czuję się jak po długiej podróży, przyjemnie zmęczony i pełen nowych wrażeń. 27 stycznia spotkałem się dziś rano z kolegami małego przyszli wszyscy czterej jeden nawet do pracy nie poszedł żeby tylko móc być na rozprawie zostawiłem ich w bistru naprzeciwko pale a sam tylko z jednym z s moim klientem z Saint-Lys taki już się trochę zna poszedłem do biura związku adwokatów było jeszcze za wcześnie musieliśmy chwilę poczekać na kilka minut przed dwunastą wszedł jakiś młody adwokat, ubrany wykwintnie. Spod niskiego kołnierza granatowego i mocno szczotkowanego palta wylewał się z pluskiem wodospad białego jedwabnego szala. Mały węzełek krawata schowany w wysokim kołnierzyku angielski fason. Na głowie czarny Homburg ala la Eden. Plęceteczka, białe włóczko rękawiczki. Krokiem swingowo slow -foxowym. Podszedł do biurka staruszka i niedbale zapytał: Jest tam coś dla mnie? Staruszek wskazał na nas i na jakąś zapłakaną kobietę w kącie sali. Młody mecenas obejrzał nas, powiedział bą, bon! i zniknął na chwilę. Wrócił już w czarnej todze z białym futerkiem. Do zakochania! Wysoki brunet, ostre rysy męskie, jak z powieści Florence Berkeley, prawie Robert Taylor. Zamaszyście zapalił papierosa i zwracając się do nas powiedział: Słucham panów. W kilku słowach wyłuszczyłem mu sprawę małego. Porobił krótkie zamaszyste notatki. Potem sprawa kobiety, dosyć kłopotliwa. Pracowała i równocześnie brała bezrobocie. Złapali ją. Ale jak wyżyć strojgiem dzieci, biorąc dziewięćset franków miesięcznie. Mąż w niewoli zaczyna płakać. Za nią kolejno jak piszczałki w organach odzywają się uwieszone przy sukni dzieci. Żal mi jej. Miałbym ochotę podłożyć bombę pod ten cały Palais de Justice. Ale zaczynam się niecierpliwić, bo jest już pięć po dwunastej. Metr uspokoił kobietę, zaciągnął się po raz ostatni wypalonym aż do przednich zębów papierosem, rzucił pięciomilimetrowy niedopałek i nie podnosząc go z powrotem z ziemi wyszedł z nami na korytarz. Tu po kilku krokach nachylił się do mnie i powiedział kilka słów delikatnych i jakże ludzkich o zwrocie kosztów, kosztów podróży, etc., bez słowa wyciągnąłem sto franków i podałem mu je dyskretnie, tłumacząc, że niestety więcej nie mogę. Ach, jak on je przyjął. Pomimo całej angielskiej flegmy nie mógł ukryć radości. Stał się od razu bardziej wylewny. Zajął się całkowicie nami. Biedna kobieta pochlipując i stękając, wlokła się daleko za nami, zeszła na drugi plan. Weszliśmy na salę rozpraw. Mały siedział już w osobnej ławce razem z innymi oskarżonymi, których przywieźli z na rozprawę. Powitał nas radosnym uśmiechem. Ja do niego mrugnąłem i podniosłem wielki palec. Po chwili wszedł trybunał i sprawy poszły jedna za drugą. Po kilku oskarżeniach, na tle których Mały wychodził na niewinnego anioła, przewodniczący odczytał nazwisko Małego. — Narodowości Polski? — czy jest tłumacz? Nie ma? Przełożony na piątek. Zacisnąłem pięści. Już raz przełożyli z powodu braku tłumacza, teraz po raz drugi i zrobią to na pewno jeszcze kilka razy, a ten będzie siedział w sądzie. Ale zanim zdołałem sobie uświadomić całą rzecz do końca, nasz adwokat uniósł się z ławki i zwrócił się do przewodniczącego. Trybunał zezwoli, że tłumaczem będzie obecny na sali pracodawca oskarżonego. To Polak, ale mówi świetnie po francusku i nie czekając na zgodę sądu, wywołuje mnie z tłumku. Koledzy małego wypychają mnie jak torpedę, pokrzykując półgłosem Panie bezasuwaj pan klasa wdech, mi ich. Chce mi się śmiać, ale podchodzę z ważną miną pracodawcy. Pytają mnie o nazwisko i imię. Niech pan podniesie prawą rękę. Przewodniczący mruczy pod nosem formułkę przysięgi i głośno podpowiada — Niech pan powtórzy — przysięgam. Z podniesioną ręką, ala faszystowskie pozdrowienie, powtarzam — przysięgam. I w ciągu kilku sekund jestem zaprzysiężonym tłumaczem. Teraz byłem oczarowany prostotą wybrnięcia z sytuacji. Nie ma tłumacza sądowego? Biorą mnie z sali. Zaprzysięgają i rozprawa nie jest odroczona. Jeżeli w tej francuskiej administracji jest mnóstwo formalności i chińszczyzny, to jednak olśniewają czasem jakimś niespodziewanym i lekkim, po prostu ludzkim prześlizgnięciem się ponad paragrafami. Może to jest po prostu instynktowna samoobrona przed paragrafem? Gdyby wszystkie ustawy i przepisy we Francji były dosłownie wykonywane i wcielane w życie, ten kraj już od dawna zamieniłby się w jeden wielki obóz koncentracyjny. Przewodniczący odczytuje protokół. Całą tę baśń wymyśloną przeze mnie i uśmiecha się dobrodusznie. Za moim pośrednictwem zwraca się do małego. Czy skrobał pan w swojej karcie? Mały kiwa głową i przyznaje się. Na to przewodniczący zwraca się z kolei do mnie, jako do patrona. Czy był pan dotąd zadowolony z pracy tego chłopca? Wygarniam cały hymn. Na cześć tego chłopca, dławiąc się od przymiotników. Wyśmienity pracownik, zawsze wzorowy, sumienny i staranny, etc. Jestem ubawiony moją rolą. Wyrok osiem dni, aresztu z zaliczeniem tego, co już przesiedział. Adwokat od razu podszedł do mnie i dorzucił wytwornie: wypuszczą go dziś wieczorem. Wychodzimy wszyscy z sali. Dziękuję adwokatowi. Jest bardzo godny i zadowolony z siebie. Gdyby panowie znowu coś mieli, to proszę się zawsze do mnie zwrócić. Nie ma biedak wizytówki i pisze nam swój adres i numer telefonu na kawałku papieru. Oczywiście mieszka w dzielnicy łacińskiej i nawet wiem, jaki to hotel. Wychodzimy z sądu i idziemy wszyscy na uroczysty obiad do Janowej na Saint-Pol. 30 stycznia. Od trzech dni jest u nas w pokoju tak zimno, że trudno wytrzymać. Basia jest wykończona. Do tego ograniczyli nam gaz i nie można nawet grzać wody do flaszek. Wracam do domu, jemy i kładziemy się do łóżka. Przestałem jeździć na rowerze, bo opony są już nie do użycia. Jeżeli uda mi się dostać nowe, wtedy odnowię cały rower. Po dziesięciu tysiącach kilometrów Przyda się na drugie dziesięć tysięcy Rosjanie podobno idą powoli naprzód I są w jednym miejscu O dwieście dwadzieścia pięć kilometrów Od granicy polskiej Są tacy, co się z tego cieszą Poza tym dali rządowi polskiemu Trzysta milionów rubli pożyczki Za którą kiedyś Nie. To defetyzm z mojej strony nie wolno tak myśleć, co nie przeszkadza, że myślę. W ogóle wszyscy są bardzo podniesieni na duchu. Na umyśle to ponad nasze siły. I znowu niemal wszystkim wydaje się, że wojna skończy się w tym roku. Nie sądzę. 31 stycznia. Hitler miał wczoraj mowę. Kupiłem dzisiaj Pariser Zeitung, żeby mieć in extenso. Właściwie powiedział to, co zwykle. I tylko już nic nie przepowiadał. 7 lutego. Na koncercie Borszarda w Sal Playel. Glauż Chopina, Lista i Debussy'ego. Dużo ludzi. Obok nas usiadła jakaś elegancka melomanka i zaczęła rozmawiać z jakąś drugą siedzącą przed nią. Zawsze zastanawiam się, ile jest lipy i ile jest prawdy w rozmowach o sztuce. Chyba jednak więcej lipy. Nasza sąsiadka w ciągu pięciu minut zrobiła spacer po wszystkich salach koncertowych Paryża i omówiła grę wszystkich ostatnio grających pianistów. Podziwiam zawsze ten niesamowity zapas komunałów, które można wypowiedzieć tonem znawcy. Francuski nadaje się do tego specjalnie. Przymiotniki cudowny, wzniosły, fantastyczny, niesłychany, zdumiewający, zaskakujący, wzruszający są stworzone na to, żeby je wypowiadać głosem i tonem Fedry lub Isigieni i uchodzić za intelektualistę, nie wiedząc najczęściej o co naprawdę chodzi. Język francuski jest jak strój dzienny i wieczorowy. W tym wieczorowym jest olbrzymie bogactwo, na które początkujący daje się złapać. A w gruncie rzeczy najczęściej jest to forma bez treści. Nasza sąsiadka, podkreślając te dźwięczne słowa ruchem parasolki, wymachiwaniem rękawiczkami i przekładaniem nerwowych nóżek była, mówiąc językiem wieczorowym, bardzo dokuczliwa, a językiem dziennym bardzo wkurzająca. Światła przygasły, wszedł Borszard. No i wykonywał polonezę ze Chopina. Naprawdę, można powiedzieć, wykonywał, ale w tym sensie, w jakim wykonuje się wyrok śmierci. Już w połowie pierwszego miałem dość. Spojrzałem wymownie na basie, ona na mnie. I porozumieliśmy się bez słów. Wolałem obserwować sąsiadkę, która podążała za muzyką. Oparła czoło na ręce. Drugą uchwyciła poręcz krzesła i zamarła w bezruchu. Jedynie malutki pantofelek unosił się i opadał, wybijając takt z dokładnością metronomu. W momentach akordów obydwie rączki zatrzymywały się na wysokości oparcia krzeseł, zawisały w powietrzu i wraz z akordami opadały w postaci białych piąstek na krągłe udo. Pantoferek pracował niezmordowanie cały czas Tymczasem Borszard pracował stylem dowolnym To znaczy trenował kraula nad fortepianem I wreszcie zakończył dzieło w pozycji startowej Z ostatnim uderzeniem ściągnął ręce w tył Czekałem, kiedy wskoczy do fortepianu Na sali rozległy się brawa i przeraźliwe gwizdy na początku drugiej części koncertu powidano wejście Borszarda gwizdami i krzykami. Nie mógł zacząć. W pewnym momencie, korzystając z chwilowej ciszy, krzyknął ze strady — chamy za drzwi! Brawa zwolenników pomieszane tym razem dosłownie z rykiem. Borszard uważany jest za kolaboracjonistę, i koncert zamienił się w manifestację polityczną i turniej pomiędzy publicznością. Cały fragment Debisiego grał przy akompaniamencie budzika, puszczonego w czyjejś kieszeni na sali. Potem znowu wrzaski, hukania i gwizdy pomieszane z brawami. Wyszliśmy przed końcem. 8 lutego, niedziela. Siedzimy w domu w potwornym zimnie. Przeczytałem chłopów Reymonta. bez wrażenia. Czytam kubusia fatalistę Diderota i rozkoszuję się tam pomimo zimna. Właściwie rozgrzewa nawet ten kubuś. Zastanawia mnie nowoczesność tej pozornej bzdury. I chyba jedna z najdziwniejszych książek. Jakie znam 9 lutego Dwanaście stopni mrozu Ludzie pocieszają się Opowiadając sobie dowcip Podobno wprost z Berlina Optymista powiada Jest rzeczą pewną, że przegramy tę wojnę A na to pesymista Tak? Ale kiedy? Um got zwilen Poza tym nadal nic do jedzenia Francuscy farmerzy trzymają wszystkie jarzyny w gruncie. Teraz, gdy ziemia zamarzła zupełnie, nie można ich wyrwać. Pory marchew buraki tkwią w gruncie na polach, wystawiając zmarznięte nacie i nie można kopać. Wszystkie dostawy do Paryża ustały. Zamiast tego przyznają apteczne racje fasoli i grochu, wystarczające na jeden obiad. Żyjemy kartoflami. 11 lutego. Jeżdżąc teraz metrem, dużo czytam. Zaciekawiony określeniem gonkurtów, zresztą dosadnym, że kandyd Woltera to po prostu la Fontaine prozą, rabyle wyszminkowany. Przeczytałem to. Zgadzam się z gonkurtami. Trudno lepiej określić kandyda z punktu widzenia literackiego. Ale tylko literackiego. Poza tym smutna książka. Wszystko to można by napisać dzisiaj, byłoby to również żywe, aktualne i beznadziejne. Może nawet bardziej beznadziejny dzisiaj niż w swoim czasie. Bo czytając taką satyrę w XVIII wieku, można się było łudzić, że jednak ludzkość wydobędzie się z tego barbarzyństwa, że zbliża się wiek oświecenia, że coś się dzieje. Było jaśniej na horyzoncie. Człowiek wierzył w swoją siłę. Przefilozofowywał wszystko z Bogiem włącznie. Czuł, że idzie naprzód. Tworzył. Upajał się własną siłą. Patrzył z radosnym uśmiechem na jasny wschód XIX wieku. Wolność, braterstwo, równość, prawo, konstytucja, parlament, demokracja były pojęciami żywymi, praktycznymi. Człowiek wierzył i mógł wierzyć, a dziś, dziś kandydat jest po prostu dziecinną satyrą. 12 marca 1942 W dzielnicy bombardowanej przez Anglików 3 marca ciągle jeszcze wygrzebują spod ruin ofiary. 17 marca. W Paryżu z powrotem dużo Niemców Teraz będzie już Anglikom ciepło Dziś mijają trzy lata naszego pobytu tutaj I zaczynamy czwarty rok Ciekawy jestem do jakiego stopnia zmieniliśmy się Czy bardzo odbiegliśmy od światopoglądu naszych tam I w jakim stopniu znajdą oni nas kiedyś innymi Boże, będziemy inni Że często nasz punkt widzenia zetrze się być może nawet dość zgrzytliwie z ich punktem widzenia, to więcej jak pewne. W ogóle co będzie? Jedno z pytań, które sobie często zadaję. 18 marca. Albo to są kpiny, albo zbytek usłużności wobec Niemców, albo zupełny brak poczucia wstydu. Proces w Rio. Wyznaje generał Besson i mówi Ludzie pytali mnie, o co się biją A ja nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć Ale kto wie, czy tak nie było naprawdę? Żołnierze pytali się generała, po co się biją A biedny generał nie wiedział, co im na to odpowiedzieć I tak to oni sobie gwarzyli. Czyli Francja 1940 A może oni mieli rację? Kiedyś, gdy już nie będzie wojen są tacy, co w to wierzą. Kto wie, czy mieszkańcy spacyfikowanego globu nie będą uważali Francuzów z 1940 za prekursorów nowego świata. Francuska ucieczka ocaliła Anglików. Niemcy zamiast atakować Anglię, dali się wciągnąć do Francji. Napiszę pracę doktorską na temat znaczenie i rola burdeli paryskich w decyzjach Sztabu Generalnego tak itd. Nie rozumiem, dlaczego ludzie dyskutują i kłócą się. Wszystko zależy od punktu widzenia i wszyscy mogą mieć rację. Kiedyś wydawało się Żydom, że są narodem wybranym. Dziś najtęższe głowy modlą się do proletariatu, jako do klasy wybranej. Skąd ta pewność? Tylko dlatego, że sto lat temu pan z brodą ułożył teorię mesjanistyczną proletariatu i nazwał ją naukową. Odrzuciło się absolut Boga i na gwałt szuka się jakiegoś erzaca absolutu z fanatyzmem, o którym najbardziej zapalony uczestnik wypraw krzyżowych nie miał pojęcia. Potworne są te epoki, w których ludzkość rzuca się na poszukiwanie absolutu. Henebroński zrobiłby dziś pierwszorzędny geszeft. Dlaczego nie można żyć bez absolutu? Jak dotąd daje sobie świetnie radę bez niego. A jak go będę potrzebował, to wrócę do Boga. Ma tę olbrzymią zaletę, że nie może być naukowy i udowodniony, czyli można spokojnie wierzyć, albo nie, ale to już zależy od nastroju i samopoczucia. Zaczynam podejrzewać, że na dnie tej wojny siedzi jakieś pokraczne poszukiwanie absolutu i śmieje się w kółak, tak jak ja teraz. W tym mrocznym bistrze po trzech szklankach rumu. Począwszy od Georges de Tour i skończywszy na Żydzie, mam wszystko gdzieś. Począwszy od Bogu Rodzicy i na naukowskiej skończywszy, też mam to wszystko gdzieś. Ja wyjeżdżam. Mam dość tej całej kolebki kultury i obozów koncentracyjnych zwanej Europą. Mam dość poszukiwania absolutu. Ja chcę żyć. Po prostu żyć. Czym jest absolut w porównaniu z piersią dziewczyny i jej pocałunkiem? Bzdurą. Chcę rozmawiać ze sobą wprost, a nie poprzez absolut. Chcę nauczyć się żyć wolny. Wolny. Bez pragnienia uwierzenia w cokolwiek. Chce być dobry nie dlatego, że katecheta lub Engels tak każe, ale dlatego, że każdego człowieka trzeba kochać. Skoro jest się tym bydlęciem człowiekiem. 20 marca. Państwo mieli trochę zobowiązań towarzyskich i musieli zapłacić za nieprzyjęcie mu siebie, urządzili podwieczorek. Już na dwa dni przed tym Basia poszła do nich pomagać w urządzeniu mieszkania. A raczej czegoś, co przypominając jedynie mieszkanie w dzień powszedni, miało się stać mieszkaniem w dzień podwieczorku. Stojące zwykle w salonie skrzynie kufry i walizki powędrowały do sypialni jej i jego, a na ich miejsce zniesiono ze wszystkich kątów całej kamienicy wszystkie ruchomości, przedstawiające wartość i pieniężną, i reprezentacyjną. A więc dywany, makaty, kryształy, obrazy i sztychy z kilkoma meblami. Wszystko zabytkowe, stare, cenne. Ze skrzyń w piwnicy wyjęto i przerzucono całą porcelanę. Decydując się w końcu na stary angielski serwis, w którym jedna filiżanka ma wartość 500 franków. Salon przystrojono z punktu widzenia patrz i licz, policz i bądź zazdrosny. Jakiś fotel, dyrektuar trącał empirowe krzesło, robiąc mu wyrzuty za zamach stanu. W końcu puszyła się kozetka ancien reżimu Ludwika XVI, a taburet Louis-Philippe rozsiadł się szeroko i wygodnie, pamiętając jeszcze te ładne czasy. Stary, podobno bardzo drogi obrazek przedstawiający zad konia z wszystkimi szczegółami, wałach i wychylającą się z za niego głowę tego szkonia. Powieszona obok innego obrazka, na którym z mroków przyciemnionej jakże wielką przeszłością farby olejnej wynurza się ciało wielkiej maciory, pod tym potworna w kształtach co najmniej w dziewiątym miesiącu waza Sewerska, ustawiona na tabetycznym i zmęczonym życiem stoliczku, gdzie indziej bezcenna makata, a na niej kilka sztychów ze śladami wilgoci po brzegach. Bez tych śladów nie liczy się. Pod ścianami krzesła każde inne i każde skądinąd. Drogie i zmielone wewnątrz szczękami robaków antyki. Wszystko razem antykwarnia. Setki tysięcy franków nagromadzone na jednym miejscu, bez smaku i gustu, żeby tylko świadczyć o zasobności gospodarza. Bo to na ogół nie chodzi o to, że się coś ma, lecz ile by się miało, gdyby to spieniężyć. Tu wszystko jest najpierw pieniądzem, a potem dopiero daną rzeczą. Nie jak i co, lecz ile. Uznaje się artystyczną wartość danej rzeczy, ale kompasem wskazującym drogę do tego uznania jest prawie zawsze cena. Mało który Francuz potrafi patrzeć bezpieniężnie na to, co posiada u siebie i co mają inni. Cousin Pons jest tu wyjątkiem. Meble, Dzieła sztuki, garderoba, wszystko wyraża przede wszystkim pewną ilość franków. Ta strona posiadania dostarcza największych wzruszeń. Potem dopiero idą wzruszenia artystyczne, zamiłowania, pasja. Salon państwa P urządzony był kompletnie i bez zarzutu i został przedstawiony gościom jak weksle do dyskonta. Patrzcie i dyskontujcie. Tyle i tyle po sprzedaży. Kiedy przeszedłem prosto z pracy, goście siedzieli już w salonie. I tylko przez zamknięte drzwi dochodził gwar rozmów. Wynajęta na ten dzień Memix, jedna z tych przyjaciółek z ludu, która czasem przychodzi pomagać, tak jak Basia, grała rolę pokojówki. Czułem się dość głupio, bo zupełnie odwykłem od takich zebrań towarzyskich. Po trzech latach życia trapera wielkiego miasta, jak przez mgłę przypominały mi się dawne czasy. I zabrałem się do tego z takim samym uczuciem, jak ktoś, co kilka lat nie grając na fortepianie, przesuwa stołek do klawiatury i zaczyna przypominać sobie jakiegoś walca, którego umiał na pamięć. W salonie siedzieli wszyscy kołem i rozmawiali. Usiadłem koło mysję F. 74-letniego Dendy. Właściciela wielkiego sklepu sportowo-myśliwskiego na Rue L. i udziałowca w fabrykach broni w Belgii. Obecnie rujnuje się na swoją pannę sklepową, będącą jego kochanką. Dalej siedziały żona jednego z wielkich adwokatów paryskich, wziął w ręce sprawy spadku państwa P i stąd ten podwieczorek, i żona wielkiego przemysłowca z Alzacji, który pracuje obecnie z Niemcami. Miał przyjść, ale zatrzymano go oczywiście na jakiejś konferencji. Pani P. była niepocieszona, bo myślała, że może dzięki niemu uda się mnie wkręcić gdzieś do przemysłu na lepszą posadę. Powiedziałem jej jednak, że nawet ona nie zrobi już ze mnie nigdy urzędnika. Wolę być murarzem albo włóczęgą. Trzy lata oddychem pełną piersią. Żyję, wyżywam się do Nitki. Stałem się w końcu czymś, a tu koniecznie chcą, abym był kimś. Obydwie panie ubrane były na czarno, bardzo skromnie, ale wykwintnie i drogo. Tak drogo, jak drogi może być jedynie skromny wykwint. Gdzie sznurek subtelnych pereł jest prawdziwy, schowana w jakimś fałdzie sukienki od pekena brożka jest cała z brylantów a na wypielęgnowanych palcach jeden lub dwa pierścionki pozwalają jedynie domyślać się ich ceny pantofelki od Pineta kapelusik model Zui de la p na tym tle pani P wygląda trochę jak wódz Indian gdyż z całą bezkompromisowością swojej amerykańskiej natury obwiesiła się całą zawartością swojej kasy pancernej wyglądała jak zeschła i osypana choinka z której nie zdjęto świecidełek Zacząłem rozmawiać z Mysjew, wypytując go o jego sklep i tak dalej. Chcąc mi się odwzajemnić i dowiedziawszy się, że jestem Polonez, opowiedział mi historię wszystkich zamówień na broń myśliwską otrzymanych kiedyś od cara i wielkich książąt rosyjskich, to wszystko tonem zadowolonej z siebie kurtuazji. Ty mówisz mi o mnie, więc ja będę mówił o tobie. Bardzo ostrożnie. Ale dobitniej jasno wytłumaczyłem mu, że Poloń to nie rus i że z Warszawy do Carskiego Sioła jest dużo dalej niż z Paryża do Wersalu. Biedny staruszek stracił wątek i obydwaj zaczęliśmy się przysłuchiwać opowiadaniu żony adwokata, która zaopatruje się w rzadkie dzisiaj produkty na sprzedażach dobroczynnych. Gdzie tuzin jajek lub kilo masła idą na licytację i osiągają w ten sposób oficjalne ceny czarnego rynku. Cała ta licytacja jest legalną sprzedażą po cenach nielegalnych. Całość usankcjonowana dobroczynnością. Mąż adwokatowej, znając niemiecki, jest obrońcą we wszystkich procesach toczących się przed niemieckim sądem wojskowym. Broni tych, którzy już z góry są skazani na śmierć. Co nie przeszkadza, że zarówno on, jak i ona mają wielki szacunek dla Niemców i podziwiają ich z każdej strony. Ten podziw i szacunek wśród sfer bogatej i średniej burżuazji francuskiej niemal powszechny wypływa nie tylko z tego, że tym warstwom najłatwiej udało się zasugerować czerwone niebezpieczeństwo i posłannictwo Niemiec w obronie nowej Europy, ale także z pewnego rodzaju intelektualnego zaskoczenia. Żyjąc dotąd w typowo francuskim zapatrzeniu we własny pępek i niżej, w tej intelektualnej ciasnocie poglądów, nieraz na poziomie, ale zamkniętych tradycją wielkości, doskonałości i przekonania tylko do tego, co francuskie, z lekkim, mocno-snopskim odchyleniem w stronę Anglii, co najwyżej odkrywają nagle Niemcy. Rząd Petena. Zapewnia im ciągłość i przekonanie, że Francja nadal trwa. Okupacja podwoiła im możliwości zarabiania pieniędzy. Niemiecka kokieteria zewnętrznie działa i kaptuje na swoją stronę. Pieniądz pozwala im nie odczuwać w tym stopniu braków w wyżywieniu, co w sferach uboższych. Ta najboleśniejsza jak dotychczas strona okupacji nie dociera do nich. A równocześnie Deutsche Kultur Podawana jest im od strony literatury w postaci ukazujących się ciągle nowych tłumaczeń z niemieckiego, występów opery berlińskiej, odczytów niemieckich sław naukowych itd., itd. Wszystko to dotąd nieznane, podawane zręcznie i smacznie, logicznie, tak jak tylko logicznymi potrafią być perfidia i kłamstwo, trafia na żyzny grunt. Ogląda się Niemców intelektualnie. Nowe myśli i koncepcje ekonomiczno-społeczne narodowego socjalizmu są jak świeży powiew i zachwycają. Ze snobizmem mówi się o własnych wadach i niedołęstwie, porównując wszystko z tym, co stworzono tam. Moda jest na kompleks niższości. Przypomina to w dużym stopniu reakcję mieszkańców Mediolanu po wejściu w wojsk Napoleona. Byli oni nie tyle zmęczeni, co po prostu znudzeni panowaniem Austriaków. Francja znudziła się. Znajduje rozrywkę w okupacji. W Paryżu jest wszystko modą. Obecnie jest moda na Niemców. Przejdzie im to. Przejdzie. Rozmawiamy o Petenie, oczywiście z uznaniem. On jeden trzyma Francję. Jest jej symbolem. Choć pan P. spiorunowany wzrokiem małżonki. Wtrąca także nieśmiało jakiś pasaż o starym gaga. Mówi się o tym, o owym. Pan P. błyskał umiejętnością tej typowo francuskiej rozmowy. Robi to czarująco. Francuska rozmowa w salonie przypomina często dialog teatralny. Przebrana za pokojówkę, Mem X obwieszcza podwieczorek. Zasiedliśmy wokół stołu i zaczęła się dopiero komedia. Wszyscy robili tysiąc trudności i sto tysięcy ceremonii ze wzięciem każdego ciasteczka, każdej tartinki. Och, nie, nie, dziękuję, to naprawdę za dużo. A z... zresztą poczęstuje się, żeby zrobić pani przyjemność i tym podobne ceregiele. Każdy kąsek podawany był przez gospodarzy i wmuszany w zaproszonego siłą. Zaproszony bronił się z równą siłą, a wszystkim było wiadomo, że pierwszy zwycięży, a drugi ulegnie. Wszystko razem nazywa się uprzejmość i savoir vivre. Zetknąłem się z tym po raz pierwszy tak wyraźnie i miałem wrażenie, że nie znajduję się w tak zwanym dobrym towarzystwie, ale po prostu w otoczeniu hołotki którą zaproszono do pańskiego stołu i która robi wszystko, żeby zachować bontan znanej jej z brukowych powieści o arystokracji lub z podręcznika o dobrych formach towarzyskich. Jedzenie tego podwieczorku było męką i zadowolony byłem, kiedy się wreszcie skończyło. Cały czas miałem ochotę rozbić jedną filiżankę za 500 franków albo nabrać na talerz pięć tartinek od razu. Jeszcze raz stwierdziłem, że nie znoszę tak zwanego dobrego czy też wytwornego towarzystwa. Są to jednak jednostki bez wartości, w ciągłym poszukiwaniu zera. Zera, które by im nadawało wartości dziesiątki. Hipokryzja w życiu z ludźmi jest rzeczą, która może najbardziej mnie męczy. A atmosfera hipokryzji panująca w towarzystwie, czyli w zebraniu ludzi, którzy najczęściej nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz zawiści i chęci wyciągnięcia jakiejś korzyści w momencie zbliżenia się, jest dla mnie okropna. Nie wiem, czy jest coś, czego bym bardziej nie znosił jak stosunków. Bywania dla stosunków, przyjmowania dla stosunków lub dlatego, że trzeba kogoś poznać i tak dalej. A życie jednak tego wymaga, bez tego trudno coś zrobić. Co ja zrobię? To też każdy dzień mojego życia, tu, tego dziwnego życia, niezmąconego żadnymi karierami, snobami, bzdurami, tytułami, zamykam w sercu, jak najdroższy skarb. 20 marca 1942. Goście rozeszli się, a my z całą swobodą rzuciliśmy się na obfite resztki, nie zapominając oczywiście o natychmiastowym usunięciu ze stołu wszystkich cennych i kruchych stu pięćdziesięcioletnich filiżanek angielskich i zastąpieniu ich obgryzionymi fajansami na co dzień. Zapytałem pana P. czy taka chęć przy stole jest tu kanonem dobrego wychowania. Powiedział mi, że tak że wypada wszystkiego odmawiać że trzeba nawet mówić iż niespecjalnie lubi się to i owo niezbyt mnie to przyciąga będąc z natury łakomy jak 99% wszystkich Francuzów stwierdził na końcu że to jest okropne a kiedy mu powiedziałem jak jest u nas słuchał z zachwytem w takim razie przyjadę do Polski Jakiż francuski ten list mem Mordsow, Pisany do młodego Feliksa de Vendès W lili w dolinie Balzaka Grzeczność i uprzejmość, drogi chłopcze Polega na tym, aby wydawało się Iż dla drugich zapomina się o sobie samym Nie należy być ani nadto ufnym, ani zbyt banalnym Ani zbyt żarliwym Te trzy rzeczy są jak trzy rafy podwodne Zbyt wielka ufność obniża szacunek, banalność naraża nas na pogardę, żarliwość czyni z nas obiekt nadający się świetnie do wyzysku. Jeżeli zwiąże się Pan z kilkoma osobami ściślej niż z innymi, niech Pan zawsze zachowa dyskrecję co do siebie. Niech się Pan zawsze zachowuje z rezerwą, tak jakby pewnego dnia osoby te miały stać się Pańskimi współzawodnikami, przeciwnikami lub wrogami. Nieprzewidziane wydarzenia życia wymagają takiego postępowania. Niech pan zachowa postawę człowieka ani niezimnego, ani zbyt wylewnego. Niech pan potrafi zachować tę linię pośrednią, po której człowiek może postępować nie narażając niczego na szwang. Jeżeli chodzi o żarliwość. Ten pierwszy i wzniosły błąd młodości, który znajduje prawdziwe zadowolenie w szafowaniu siłami i zaczyna w ten sposób oszukiwać siebie zamiast być pułapką dla drugich, niech ją Pan zachowa dla tych, którzy podzielają Pańskie uczucia. Niech ją Pan zachowa dla kobiety i dla Boga. Niech Pan nie wnosi do bazaru życia i spekulacji i świata skarbów, w zamian za które dadzą one Panu szkiełka. Wspaniałe. Mam wrażenie zanurzania twarzy w wielkim bukiecie białych i pachnących kwiatów. Genialność myśli polega nie na tym, ażeby mówić o rzeczach wielkich lub małych w sposób suchy, oderwany, spekulatywny i chcąc zgłębić człowieka i życie, uciekać od tych rzeczy w abstrakcję. Bo słowa wtedy nic nie znaczą, są pustymi znakami. Prawdziwa myśl potrafi ująć i wypowiedzieć to, co każdy czuje podświadomie, z czego nie zdaje sobie sprawy, będąc jednocześnie świadomym, o czym wie, nie wiedząc. I tylko taka myśl, zawsze ludzka, jest naprawdę prawdziwą, przekonującą, pozostawia ślad w duszy i zmienia świat. W dziedzinie myśli tego rodzaju wielkich, a zarazem prawdziwie ludzkich, Francuzi są jedynymi. Francja nie wydała Hegla, Marksa, Engelsa. Nie wydała żadnego ubermęsza i nie skomponowała tańców myśli nad przepaścią nicości lub piruetów słowiańskiego mistycyzmu. Rosja i Niemcy przekonały każdego myślącego człowieka, że im bardziej się chce być przyludzkim lub nadludzkim i im bardziej chce się rozwiązać świat, byt i człowieka przy pomocy ideologii, jedynej i prawdziwej, tym bardziej staje się to wszystko nieludzkim. Tym bardziej zapomina się o człowieku z krwi i kości. Wojna obecna jest wynikiem tego zapomnienia. Wynikiem tym bardziej groteskowym, że na dnie jej było pragnienie odnalezienia go. Ale nie odnajdzie się go tak długo, jak długo zamiast człowiek używać się będzie epitetów stworzonych gdzieś tam wśród stachanowców, szafendermenszów, korporacjonistów i innych wyznawców izmów. I wobec tego czekajmy cierpliwie na Kartezjusza, który po bezowocnym i zbrojnym trzydziestoletnim poszukiwaniu człowieka wśród chaosu konających myśli średniowiecza, potrafił dać światu myśl z krwi i kości. Zaspokoił na jakiś czas tęsknotę za myślą, tę najniebezpieczniejszą tęsknotę, dla której miliony giną co pewien czas. No ileż byłoby lepiej, Gdyby ludzkość zachowała całą swą żarliwość dla kobiety i Boga 22 marca Skończyłem dziś remont roweru Dwa tygodnie, dzień w dzień do dwunastej w nocy przy warsztacie Patron ma w piwnicy cały warsztat z kompletem narzędzi Żadna część z tych, które kupiłem, nie pasowała Bo w ogóle brak części i trzeba brać, co się znajdzie Musiałem przegwintowywać nakrętki i pierścienie Pedały i nawet nowy trybik Lakierowałem sam na rozprysk I rower wyszedł jak nowy Basia przeklinała mnie Bo przez dwa tygodnie pokój zawalony był Śrubkami, kulkami, nitami i tym podobne 5 kwietnia Wielkanoc Siedzimy w domu i obiadamy się świątecznie Pani P wyjechała do Bretanii i mamy spokój. Dzisiaj idziemy do Loli. Jutro małe przyjęcie u nas, to znaczy na odwrót. Lola i Janka u nas. Już czwarta Wielkanoc w Paryżu. Siedzę w fotelu i po raz czwarty w życiu usiłuję przeczytać w całości wojnę i pokój to ustoja. Czwarta nad ranem, piąty na szósty kwietnia. Alarm. Przelecieli Anglicy. Od pół godziny jest jeden nieprzerwany huk. Głębokie odgłosy dochodzące z bardzo daleka, basowe i ciężkie jak grzmoty to serie bomb, krótkie i szybkie, urywane to flak. W chwilach ciszy słychać brzęk samolotów przelatujących nieraz nad nami. W hotelu nikt nie śpi, ale też nikt nie kwapi się do piwnicy ani do metra jedynie słychać ciągły trzask drzwi klozetowych. taka strzelanina pomaga w trawieniu znakomicie. w czasie świąt jest to nawet wskazane. nasza sąsiadka za ścianą przy każdym zbliżaniu się strzałów pokrzykuje „aj” i prowadzi ożywioną obronę przeciw miłosną, mówiąc w tempie 20 działka. Bo moris, korzystając z nalotu Anglików, zaczyna od razu nalatywać na swoją żan. On poza godzinami jedzenia zawsze stale i o każdej porze robi nalot. Ona woła bez ustanku. To boli i ulega. Dochodzi piąta i zaległa cisza. Jest noc księżycowa tak jasna, że można by czytać. Wracają i pracują solidnie. Znowu jeden nieprzerwany huk. Paryż obstawiony jest flakiem. Po nalocie na Renault zmądrzeli. W miarę jak Anglicy przelatują, działa odzywają się gdzieś daleko i potem huczą koleją. Jak na polowaniu na kaczki. Basia otworzyła jedno okno i powiedziała: Żydy i masony odleciały. Możemy spać. 10 kwietnia. Nie mogę. Żona stoja miała naprawdę żelazne zdrowie. Przepisała siedem razy to, czego ja nie mogę przeczytać ani raz. Wojna i pokój na pewno jest wspaniałym dziełem, ale nie mogę. Nie przełykam nic rosyjskiego. Wstydzę się tego, ale jest we mnie jakaś tak fundamentalna antyrosyjskość, czy jak to nazwać, że nie połykam. Odrzuca mnie. Pocieszam się tylko tym, że Józef Konrad, podobno zapytywany, czy czytał wojny i Pokój, bąkał coś niezrozumiale, z czego można było zrozumieć, że w tłumaczeniu, choć dobrze znał rosyjski. Oto się ani w oryginale, ani w tłumaczeniu. Obcość. Zupełna obcość. Odpychająca obcość. Coś graniczącego z kompleksem. Rozważając w pewnym miejscu wojny i pokoju przyczyny wojny to ustaj dochodzi do wniosku może bardzo wschodniego ale kto wie czy nie najprawdziwszego powiada że wojna musiała wybuchnąć że z wojną jest tak jak z dojrzałym jabłkiem które w pewnym momencie spada na ziemię 24 sierpnia Vichy wysłało do Firera telegram dziękczynny za tak skuteczną obronę Francji. Natomiast Führer wyasygnował z kasy, wiszy, 10 milionów franków dla miasta Dieppe w nagrodę za wzorowe i pełne dyscypliny zachowania się ludności w czasie napadu angielskiego. Wzruszające. Gazety pełne są oczywiście fotografii, opisów, reportaży i sprawozdań o wspaniałej obronie niemieckiej. A ponieważ nie dało się ukryć dzielności Kanadyjczyków Którzy w wielu wypadkach toczyli walkę na pistolety i noże To kpisie z kowbojskich metod walki I bujek dzikiego zachodu 29 sierpnia Według gazet Anglia przestała już istnieć Zwycięstwo w Deep jest najlepszym tego dowodem Można naprawdę dostać obłędu Wychodzi się z założenia, że wszyscy są umysłowo chorzy i że można mówić, co ślina na język przyniesie. 31 sierpnia nadałem dziś rano nasze obydwa rowery. Żeby nadać rowery trzeba stać w ogonku. Pojechałem na garmą parnas dość wcześnie i po załatwieniu wszystkich formalności wysyłkowych miałem jeszcze chwilę czasu przed pójściem do biura. Czuję się jak uczeń przed wakacjami. Roznosi mnie. Po wyjściu z dworca wstąpiłem do jakiegoś bistra na piwo. Nie ma chyba nic przyjemniejszego, niż w duszny poranek lata paryskiego zaszyć się w kącie jakiegoś bistra i sączyć zimne piwo. Zapalić papierosa i po prostu istnieć. Nic więcej. Żyć i modlić się. Coraz częściej modlę się nad szklanką piwa lub kieliszkiem rumu, bo są to momenty, w których naprawdę czuję, że jeszcze żyję. I dziękczynię. Dzisiaj też odprawiałem takie poranne modły zapatrzone w niebo. Potem w bulwar Montparnasse, rozjaśniający się coraz bardziej w słońcu. Aż wreszcie zacząłem słuchać rozmowy robotników, pijących poranne białe wino. Rozmowa toczyła się na temat frontu rosyjskiego. Czy wezmą Stalingrad, czy go nie wezmą? Powszechne pytanie. Osobiście wierzę w tę przepowiednie, która głosi, że nad Wielką Rzeką w pień wycięci ze złamanym skrzydłem powrócą. Założyłem się już w dwóch miejscach o grubsze franki, że nie wezmą. Będą bronić samej nazwy, jeżeli już nie czego innego. Zaczyna to coraz bardziej wyglądać na naprawdę decydującą bitwę Podobno w Ameryce zakłady idą o tysiące dolarów Zabawny twór ta tak zwana ludzkość Przyszłość Europy, tak czy owak parszywa, waży się nad Wołgą 5 września Nareszcie na wsi Wczoraj wróciłem do domu wcześniej i pakowaliśmy się na gwałt. Ponieważ od stacji do Chamble jest około 40 kilometrów, które trzeba było przejechać na rowerach, bagaż musiał być dostosowany do tej wyprawy. Upakowałem plecak i dwie torby basia, walizeczkę i torby. Pogoda cudowna, upalny wieczór paryski. Na garmu Parnas spotkaliśmy się z Robertem. Mieliśmy miejscówki w drugiej klasie, ale i tak trzeba było przyjść na godzinę przed odjazdem, bo na dworcach dzieją się cuda. Przy wejściu na peron trzeba stać w ogonku. Następnie należy dokonać wyczynu, dopchania się przez zatłoczony korytarz wagonu do swojego przedziału i do swoich miejsc. Wreszcie zasiedliśmy, zadowoleni, że się udało. Przed samym odejściem pociągu wagony wypełniły się zupełnie to znaczy wszystkie miejsca siedzące i stojące w korytarzach i klozetach zostały zajęte. O dziesiątej pociąg ruszył. W oknach story pozapuszczane, przedział oświetlony normalnie. Na wszystkich ścianach napisy Achtung mit den Gesprächen, der Feind hört zu. Do Sable mieliśmy zajechać o pierwszej nad ranem. Przenocować i rano jechać dalej już na rowerach do Chamblé. Byłem tak podniecony tą podróżą, jakbym co najmniej po raz pierwszy w życiu jechał pociągiem. Dwa lata siedzenia na miejscu, dwa lata gubiące się tak jakoś dziwnie w przeszłości, trudne do umieszczenia w jakichś wymiarach. Cały stosunek do przeszłości sprowadza się dziś właściwie do ogarniającego wszystko zadowolenia, że tyle i tyle czasu minęło i że udało się ten czas przeżyć, że jeszcze się pływa. Nam udaje się, jak korkom. W przedziale zrobiło się straszliwie duszno, bo Francuzi mają wrodzony strach przed świeżym powietrzem. Lekki przeciąg równoznaczny jest ze śmiercią. Rozmawiałem z Robertem na temat przymusowej wysyłki robotników do Niemiec. 15 października mija termin wyznaczony Lawalowi przez Niemców. I do tej daty 150 tysięcy specjalistów musi wyjechać, ale nikt nie jedzie dobrowolnie. Co z tego wyniknie? Wyciągnąłem z plecaka gruszki i paląc papierosy, przeskoczyliśmy na tematy wojenne. Robert, jak znakomita większość Francuzów, nie zna się na Niemcach. Staram się go oświecić, ale ciężko to idzie. Bo trzeba walczyć wprost Ze swego rodzaju urokiem Jaki Niemcy rzucili na bardzo wielu Francuzów Nie znając Niemców Będąc przez nich pobici, słabi, złamani Zdając sobie z tego sprawę Widzą w Niemcach kogoś silnego Kto im imponuje Kto przeprowadza u nich wiele reform Których najsilniejszy rząd francuski Nie odważyłby się przeprowadzić Kto przyjawia witalność Wprost nadzmysłową jako naród formy zewnętrznej Francuzi podziwiają formę niemiecką. Nie przenikają formy i są pod urokiem. Z takim samym uczuciem prawnuk kombatanta wojen perskich oglądał prawdopodobnie Legionistę Rzymskiego. Kulturalnie jeszcze nim gardził. Jeszcze gdzieś w głębi odzywał się dosadny epitet barbarzyńca. Ale już ciało jego wraz z życiową, codzienną warstwą umysłu poddawały się urokowi tej siły i żywotności bijących od rzymskiej machiny wojennej. Francja to nie w przesądach, w błyskotliwych formułach, w powszechnych słówkach, które tak często mylą. Rozmawia się z byle kim i ten byle kto mówi nagle w tej szerokości geograficznej albo fakt ten jest oszałamiający. Albo co gorsze, rzuca w rozmowie jakieś wielkie pytanie. Na przykład, i do czego doszła ludzkość? I oto nasz postęp. Ileż razy dawałem się na to wziąć? I traktowałem za zaproszenie do dyskusji. Zaczynałem i trafiałem w próżnię. Trafiałem na taką ciasnotę i ubóstwo poglądów, o jakich w ogóle nie miałem wyobrażenia. Francja jest krajem półinteligencji. To znaczy rozwodnionej i szeroko rozprowadzonej inteligencji wśród mas. Kultura mas jest wynalazkiem francuskim, to XIX wiek francuski, ale cała ta kultura zatrzymała się w rozwoju, skamieniała razem z całą francuską kulturą i jej rozwojem. Francja straciła wizję, straciła kontakt z rzeczywistością i zapłaci za to. Warstwą nadającą krajowi ton, i warstwą dominującą jest pół inteligencja i ćwierć inteligencja, kraj pozorów, i skostniałych formułek. Umysłowość francuska oparta na zasadach głoszonych przed 1789 i na garści faktów wbijanych jej w głowę przez niepodlegające żadnej ewolucji od czasów Napoleona szkolnictwo nie ulega żadnej zmianie. Francja do dziś dnia kultywuje zasady myśli zamkniętej i karmi się formułkami made in France. Nie jest zdolna zrozumieć innej myśli poza francuską. Nie potrafi odczuć niczego w inny sposób jak tylko francuski. Zadowala się wyłącznie działalnością kilkudziesięciu geniuszów francuskich. Średnich geniuszów na wysokim poziomie, którzy przeszli do historii, i uważa ich za granicę, poza którą nikt inny nie potrafił i nie potrafi wyjść. Pozory będą zawsze przemawiały na ich korzyść, istota zdradzi. Francja jest geniuszem formy, ale niemal wyłącznie formy. 3 września 1942 Robert w swoich przewidywaniach wojennych nie może uwierzyć, że w tej chwili Niemcy są bardziej oddalone od zwycięstwa niż w lecie 1940 roku. Ich triumfalny marsz przez zagłębie donieckie i stepy kałmuckie w kierunku Stalingradu i atak na Kaukas imponują. Tłumaczę mu, że trzeba dobrze spojrzeć na mapę, aby zdać sobie sprawę, że jeżeli cała ta operacja jest na oko wspaniała, to w gruncie rzeczy wygląda na zdecydowanie ryzykante. Oni sami sobie stwarzają drugi front. Nie trzeba zapominać, że okupacja zagłębia Donickiego nie podcina Rosji produkcji w takim stopniu, w jakim Niemcy chcą nas o tym przekonać. Poza tym anglosasi pchają w nich jak w tuczną gęś i łudzą się, że Rosja im się odwdzięczy. Odwdzięczy się po rosyjsku, tak jak zawsze się odwdzięczała. Hitler twierdzi, że jego zwycięstwa są einmalisch Geschichte. Przypominam Robertowi podobne zwycięstwa Rok 1806, wojna z Prusami Napoleon nie szczędzi zgryźliwych uwag pod adresem Luizy Pruskiej Coś jak uwagi Hitlera o panie Roosevelt Czemu się zresztą nie dziwię Ten nie lubił Luizy, ten ostrze swój kapralski dowcip na Rooseveltowej po czym Blitzkrieg lepszy od niemieckiego. 10 października 1806 generał Młazą bije prusaków pod Szlajc. 14 października Jena Auerstedt. 16 października kapitulacja Erfurtu. 17 października bitwa pod Halle. 18 października zdobycie Lipska. 19 Murat wchodzi do Halberstadt. 20 Laneidawu forsują Elbe. Dwudziestego czwartego Napoleon w Poczdamie. 25 piątego zdobycie Szpandał. Dwudziestego wejście do Berlina. 28 ósmego Murat na czele dziesięciotysięcznego korpusu kawalerii bije szesnastotysięczny korpus Gwardii Królewskiej pod dowództwem księcia Hohenlohe i bierze do niewoli księcia Augusta Pruskiego, księcia von Mecklenburg-Schwerin, szwagra cara i generała Tauentzien i staje przed pręclow Wreszcie 29. Lasal na czele 1200 kawalerzystów zdobywa Szczecin, broniony przez 5000 ludzi i 150 dział. Tego nawet Wieniawa nigdy nie dokazał w Adri. W 19 dni Prusy pobite są aż do Pomorza, bez oddziałów zmotoryzowanych. Jeszcze tylko Dawu opanowuje Niżną Odrę, Mortier bije elektora von Hesse-Kassel, zdobycie Lubeki i Magdeburga cała kampania pruska zostaje zakończona w 28 dni i co jest Einmalich in der Geschichte. Bije wszystkich po kolei tylko niestety gdy przychodzi do spotkania z Rosją blitzkrieg bierze w łeb pruska i ława jest właściwie krwawą łaźnią to charków potem friedland to obecne zwycięstwa wreszcie Odwrót z pod Moskwy. To dopiero przyjdzie. Ale nie jestem pewny, czy należy się tak bardzo na to cieszyć. Przedział kolejowy w czasie nocnej podróży ulega zawsze tym samym zmianom. Na początku wszyscy są ubrani i siedzą prosto. Potem ktoś coś z siebie zdejmuje lub gdzieś się rozpina. Następnie zaczyna się kiwać i zastyga w mniej lub więcej dziwacznej pozycji. Możliwej tylko w pociągu. Wreszcie zalega śmiertelny bezruch i cisza. Zgasiłem światło. W sinym półmroku nocnej żarówki, przyzwoitki, cały przedział wyglądał jak pobojowisko, jak jakaś karykatura goi. Pan pod oknem miał rewolucyjnie rozwiązany krawat i barykadowo rozklastaną na piersiach koszulę. Głowa pochylona i ciało zgięte jak po uderzeniu szablą. Inny obok mnie zamarł z szeroko rozkraczonymi nogami. Schylił głowę na pierwszy i pochylił się tak, że wisiał nad przejściem między dwoma kanapkami. Natomiast kobieta naprzeciwko niego odgięła głowę w tył i oparta nią o plusz przegięła się cała do przodu jak łuk, wpychając jedną nogę na krawędź kanapki w sam środek rozkraczonych nóg swego vis-à-vis. Wyglądało to jak silne kopnięcie w czułe miejsce, czyli tak zwane po francusku kut wyni. Basia siedziała z podkurczonymi nogami, w swojej ulubionej pozycji klucza wiolinowego. A ja kręciłem się, bo mam zawsze za długie nogi w takich wypadkach. Koło pierwszej Robert obudził się i zaczęliśmy się przygotowywać do wyjścia. Wyglądało na to, że trzeba będzie wysiadać przez okno. Ale dopchaliśmy się jednak do drzwi. Rzeczy miano nam jednak podać przez okno, bo o przejściu z bagażami nie było co marzyć. Pociąg stanął i wysiedliśmy w sable. Ciemno wokoło. Na trzy kroki nic nie widać. Po dobrnięciu do kasy bagażowej, gdzie zaspany kolejarz wystawił nam zbiorową przepustkę, wyszliśmy na miasto. Robert znał drogę, nocne powietrze i chłód orzeźwiły nas. Nagle Halt! Z ciemności wynurzył się samotny żandarm niemiecki. U nas tak samotnie nie chodzą i zażądał przepustki. Próbuje zapalić zapalniczkę i pyta: Fumbanchów? Ja, ja, Fumbanchów na haus. Powiadam. Oddaje nam nieprzeczytany papier i idziemy dalej. Robert ma tutaj jakąś daleką kuzynkę, u której mamy spać. Komfort! Normalnie ludzie siedzą w poczekalniach na dworcach. W miasteczkach francuskich brak miejsca. Pełno letników. Stajemy przed jakimś domem, dzwonimy. Otwiera nam sama Madame Win. Czekała na nas. Wchodzimy do jadalni, stół zastawiony. Madame Win wita nas bardzo uprzejmie, z tą typową uprzejmością starszych, starannie wychowanych Francuzek. Stara, dobra burżuazja. Panie z tej warstwy zachowały we Francji do dziś dnia coś z restauracji bourbonów. Pomimo całej uprzejmości, swobody, subtelnego dowcipu, są zawsze w krynolinie, z sercem bijącym, tak jak świat na to pozwala. Robert przedstawił nas jako swych przyjaciół Polaków, za co obdarzeni zostaliśmy kilkoma uprzejmymi słowami. Madame Wini podała gorącą kawę z mlekiem. Dwa lata nie widziałem na oczy mleka. Chleb, masło i wspaniały riet w małych kamiennych garnuszkach. Na wielkim talerzu przechadzał się wolno obszerny kawałek cerebrii. Zamroczyło mnie. Rozmowa zaczęła się oczywiście na temat braku wszystkiego w Paryżu i obfitości jedzenia na prowincji. Jeszcze do niedawna Prawie nie potrzebowaliśmy kartek, mówi madame Wini. Teraz już i my oswajamy się z wynalazkiem tych panów. Chodzi teraz, nie można się skarżyć. Ja nic nie mówię i jem, pomimo że to już druga nad ranem. Madame Wiń opowiada nam o swoim lokatorze. Ma na kwaterze jakiegoś młodego oficera niemieckiego. Mówi o nim z tym uśmieszkiem, z tym czymś nie do opisania ironicznym. Z tym zwężeniem ust, w których każdy wyraz nabiera jakby świstu i syku. Staje się niesamowicie wytworny wiadowitości. Oficer znalazł sobie jakąś dziewczynę, do tego Rosjankę z Krymu. Widać z tego, mówi z wąziutkim uśmiechem, że nie mogąc uczestniczyć w podbojach tam, podbija Rosję w sable. Przestałem jeść. To jest koncert. Francuski koncert. Ale gdy piękna Rosjanka zaczęła mu składać nocne wizyty, zdejmując przed domem pantofelki, drewniane podeszwy nie są specjalnie wskazane do awanturek miłosnych. Francjo, żyj, na miłość boską, żyj, myślałem, wpatrując się w Madame Win z gębą pełną chleba z Riet. I wchodzić po schodach w pończoszkach. Madame Win wniosła skargę do komendantury i wizyty ustały. I równocześnie myślę o okupacji u nas. O tym, co opowiadają mi chłopcy, co pisała Hanka. Basia ma specjalny talent do rozmów towarzyskich. Jej pozostawiłem cały trud konwersacji. Ja jadłem. Po trzeciej poszliśmy do naszego pokoju. Pokoik czysty, wielkie łóżko i olbrzymia pierzyna. Prawdopodobnie z przejedzenia nie mogłem usnąć do samego rana. Rano poszedłem na dworze, co odebrać rowery. Dziwnym cudem doszły do sable nieuszkodzone. Wróciłem z nimi pod dom i po upakowaniu wszystkiego poszliśmy na śniadanie do Madame Win. Dzień znowu prześliczny. Słońce i ciepło, srebrna, wrześniowa pogoda Po nocnym obżarstwie jestem jak tygrys, który pokosztował ludzkiego mięsa Jestem bezustannie głodny Na śniadanie była gorąca kawa z mlekiem Znowu masło, znowu riet i złociste konfitury z mirabelek Jadłem i zdawało mi się, że to sen Życie jest wspaniałym wynalazkiem pod warunkiem, że można żyć. Po dwóch latach jaskiniowego życia wpadłem nagle w nastrój słonecznego poranka pachnącego kawą i konfizurami. Zapomina się o wojnie i ma się uczucie zupełnej swobody. Zdawało mi się, że odmłodniałem o całe lata. Wewnętrzne napięcie obniżyło się i obok zupełnie zwierzęcego rozkoszowania się wszystkim wokoło Byłem właściwie roztrzęsiony. Największym wstrząsem nerwowym dla milionów ludzi będzie koniec wojny. Gdy po śniadaniu zbiegłem do ogrodu opadającego łagodnie ku brzegowi małej rzeczki, gdy zobaczyłem znowu lśniące od porannej rosy liście i przyczepioną do kołka łódkę, pod którą woda łakomie laskała i cmokała, musiałem sobie wmawiać, że to prawda, że kiedyś było inne życie i że kiedyś, jeśli doczekam, będzie znowu inne życie. Żegnani przez domowników, wsiedliśmy na rowery i pojechaliśmy śliczną drogą, brzegiem Sard. Przejeżdżaliśmy przez miasteczka, w których kwaterują Niemcy. Są to wszystko SS, Dywizje Gwardii Firera, Adolf Hitler i Gross Deutschland, które w lipcu defilowały na polach Elizejskich. Żołnierze łażą w majtkach kąpielowych ku zgorszeniu mieszkańców. Mają tutaj święte życie. Oszczędzają ich protegowani. Na dachach domów karabiny maszynowe, w stodołach i wozowniach samochody i czołgi. W każdym miasteczku to samo. I w tej chwili cały departament SAD obsadzony jest ss -ami. Droga ciężka. Koło południa upał. Wreszcie koło pierwszej spotykamy na drodze Linę z czterema chłopakami. Wyjechała na nasze spotkanie. Basia jest bardzo zmęczona. Ledwo kręci, ale jakoś jedzie. Widać już Szamble. Domy są jak z klocków, a nad tym wieża kościółka. Po bokach, wśród pól, kępy drzew okalające szato okolicznej szlachty. Tutejszy departament men Eluar jest jeszcze bardzo patriarchalny i feudalny, i w ogóle rojalistyczny. Przy wieździe do miasteczka mijamy wesele. Weselnicy idą parami, już dobrze podpici i śpiewają. Kobiety i mężczyźni ubrani są przeważnie na czarno. A gruba baba, zataczająca się i podpierana z wysiłkiem przez małego i chudego mężczyznę, krzyczy i śpiewa, zagłuszając całe towarzystwo. Brak kolorów i życie czarne ubrania panna młoda w modnej sukni i w kapeluszu na tle białych kamiennych domów w słońcu rwące się piosenki bez melodii, raczej monotonne wszystko to jest martwe Sienkiewicz w jednym z listów z Francji napisał u nas fantazja i poezja ludowa zasila książkową a tu odwrotnie książkowa ludową widać to na każdym kroku Wieś francuska jest martwa i bezkolorowa. Od razu przypomina mi się Eugenia Grandet balzaka Żaden z pisarzy francuskich nie potrafił tak świetnie wczuć się w wieś, w tę jej martwotę, szarość i bezkolorowość, w materializm i bezduszność eksploatacji ziemi, jaka tutaj panuje. Zajeżdżamy przed dom. Wielki budynek dwupiętrowy o ładnych proporcjach z czasów drugiego cesarstwa. Ogród zbiegający prawie nad rzekę. Witamy się, przyjmuje nas pani domu. Ciotka Roberta, Madame Bazin. Mała starsza pani, twarz energiczna, włosy siwe, wielka godność w całym zachowaniu się. Kilka lat temu sparaliżowało jej całą prawą stronę. Dziś, dzięki wysiłkom i energii, Znowu chodzi, utykając nieznacznie i posługując się zręcznie prawą ręką, prawie bezsilną. Jej język jest wykwintny, zdania mają zapach minionej epoki, przesiane wyrazami już dziś zapomnianymi w potocznym języku. Są poza tym w domu rodzice Roberta i matka jego żony. Jednak od pierwszej chwili czuje się w całym domu rękę madame Baza. Oddała nam swój pokój. I jesteśmy zachwyceni. Z dołu słychać dzwonek wzywający do stołu. Wchodzimy w czasie modlitwy śpiewanej przez dzieci. W czasie obiadu rozmowa o naszej podróży, o Paryżu, o Niemcach. Madame Bazin opowiada o nich z tą wspaniałą, wytworną złośliwością i pogardą, możliwą jedynie do oddania po francusku. Zasłuchuje się, jak w nocy, gdy Madame Winn mówiła o nich. Kilkoma wyrazami i tonem, tą specyficzną intonacją głosu nieraz wprost nieuchwytną dla niewprawnego ucha oddaje wszystko. Czuje się, że każde stąpnięcie podkutego buta na wypielęgnowanym stopniu schodów, na każdej deseczce parkietu odzywało się w jej sercu jakimś bolesnym ukłuciem. A tam w końcu ogrodu ustawili armatę i obcinali gałęzie jabłoń. Aby poprzykrywać nimi samochody. Po obiedzie, zmęczeni i rozleniwieni, przechodzimy do salonu na kawę. Salon jest dziełem sztuki. Rozmowa o rodzinie. Robert przynosi nawet jakieś stare pergaminy i jest wyraźnie dumny ze spacerów po XVII wieku. Historia wzlotu i opadnięcia tej rodziny. Madame Bazin słucha z uwagą, wtrącając co chwila. Kilka wyważonych słów, poprawek. Przeżywam nastrój, który znałem dotąd jedynie z powieści francuskich. Tu mówię sobie to Flaubert, zebranie rodzinne w salonie Madame Moreau, gdy Fryderyk wrócił do domu z Paryża. Po kawie poszliśmy do siebie i spaliśmy do kolacji. 6 września, niedziela. Rano przyniesiono nam do pokoju kawę z mlekiem, chleb i masło Zabraliśmy ze sobą słoik miodu i cukier Co wszystko razem stworzyło dobre śniadanie Weszliśmy do kościoła i usiedli w ławkach Ksiądz wyszedł z mszą w otoczeniu sześciu ministrantów ze świecami Oglądnął się w tył, zburczał któregoś za jakieś uchybienie i rozpoczął modlitwę Ktoś spóźniony trzasnął drzwiami Proboszcz odwrócił się i warknął na głos: Rychło w czas. Ewangelio odczytał tonem rozkazu dziennego do żołnierzy i zaczął kazanie. Słów zbytnio nie dobierał i od razu przeszedł do najważniejszego, do donosicielstwa. Niemcy robią teraz po wsiach przeglądy koni i dobre konie od razu rekwirują. To najlepsza maszyna na froncie rosyjskim. W tutejszej okolicy chłopi wzięli się na sposób, a mianowicie do każdego przeglądu wypożyczali od sąsiadów konie uznane za niezdatne i podstawiali je do przeglądów zamiast swoich dobrych. Wszystko świetnie szło. Tylko, że oczywiście od razu ktoś o tym doniósł do komendantury i wysoce sprytny, jak na Francuzów proceder, diabli wzięli. Ksiądz pienił się. To już nie pierwszy raz ta podłość, zawiść, nikczemność. Mówił im o najświętszym uczuciu, o zawiści. Zawiść osiąga tu rozmiary apokaliptyczne. W tej chwili w całej Francji zawiść i nikczemność podały sobie ręce i królują w całym kraju. Wystarczy, aby ktoś z sąsiadów zauważył, że komuś dobrze się powodzi, że robi dobre interesy. Już siada i pisze donos do Niemców. Setki jeńców zbiegłych z niemieckiej niewoli zostały już zadenuncjowane. Dziesiątki tysięcy ludzi miało większe lub mniejsze nieprzyjemności z powodu donosów. Anonim jest do pewnego stopnia symbolem obecnej Francji. To zawiść przemawia. Płód niedokończonej rewolucji, płód każdej rewolucji. My zachowujemy się dzisiaj godnie, ale wprowadźmy u nas dyktaturę proletariatu. A najwięksi patrioci zaczną pisać anonimy do jakiejś polskiej czeki. Zacznie się podłość i nikczemność, o jaką nigdy nie posądzaliśmy siebie. Francuzi przy pomocy Vichy i Révolution nationale Petena pomylili okupację z rewolucją i komendantury z komitetami ocalenia publicznego. I dlatego jeden z bukinistów nad Sekwaną, gdy wziąłem do rąk z ciekawością podręcznik pisania listów anonimowych, istnieje owszem, powiedział mi, to jeden z podręczników najbardziej obecnie poszukiwanych. 15 września 1942. Wczoraj wyjechaliśmy. Z Szamble wyjechaliśmy wcześnie rano. Było jeszcze ciemno. W Chatonow wsiedliśmy do pociągu, który dowiózł nas do le mans. Dzień był śliczny. I obydwoje staliśmy cały czas przy oknie. Po polach snuła się już jesienna mgła i melancholia. Pociąg wlókł się wolno. Lokomotywa zachowywała się, jakby miała angina pectoris. Stacyjki spały nawet w czasie postoju. W le mans nastrój pękł. Wielki dworzec węzłowy, cały zelektryfikowany. Na ziemi sieć torów, nad głową sieć drutów splątana w wielki kołtun. Druciany mózg. Gwar, tłum ludzi pchających się we wszystkie strony. Perony zawalone bagażami. Do naszego pociągu weszliśmy cudem. Uwierzyłem w cuda, gubiąc się w ścisku. My usadowiliśmy się na korytarzu przy oknie i staliśmy aż do Paryża. Elektryczny ekspres pędził ponad sto na godzinę, a ja cały czas myślałem o tym, że któregoś dnia w tym samym tempie powiem adieu całej Europie i wyniosę się do jakiegoś rezerwatu, gdzie nie potrzeba się pchać od samego rana. Na garmą Parnas pożegnaliśmy się z Robertami i z resztą rodziny. W metrze tłum i zaduch duszno i gorąco. W naszym pokoju Nieporządek i upał. Dziś pojechałem już do pracy i wpadłem od razu w gorączkowy nastrój wyczekiwania. Obietnica Lawala o dobrowolnym wyjeździe 150 tysięcy robotników do Niemiec nie została dotrzymana, bo prawie nikt nie wyjechał. Wobec tego Wisi wydało ustawę o pracy narodowej. Każdy Francuz w wieku od lat osiemnastu do pięćdziesięciu musi być zatrudniony Rejestracja na merostwach, fabryki mają dostarczyć listy personelu i tak dalej Jednym słowem przymusowa wysyłka do Niemiec pod patronatem Lawala i Petena Francuzi są zdenerwowani, psioczą, ale boją się wszystkiego Do tego cała ta wysyłka odbywa się pod znakiem zmiany warty za trzech specjalistów wysłanych do Niemiec Niemcy zwolnią jednego jeńca. No ale i tak nikt się nie kwapi, choć robi się wielką propagandę. Po tym jednym dniu rozmów plotek, pogłosek wróciłem do domu zmęczony, jakbym wcale nie wyjeżdżał na urlop. Wobec tego nie myślę. 17 września wobec tego wyciągnąłem z jednej z licznych walizek, Edukację sentymentalną Floberta, i czytam. Czytałem to równo trzy lata temu, gdy mało znałem Francję. Teraz mlaskam. Każde zdanie przybiera na ciężarze. Widzę absolutnie wszystko. Flaubert może być starym wątrobiarzem, może przesadzał w robocie, ale jest wspaniały. 25 września. Znowu jakaś poprawka do tej ustawy o pracy narodowej. Popłoch. Mam to gdzieś, bo czytam. Bo madame Arno nie przyszła na spotkanie i Fryderyk zaprowadził do pokoju przygotowanego dla niej rozanetę. Koło pierwszej obudziły ją jakieś dalekie turkoty i spostrzegła żółka z głową zanurzoną w poduszce. Co ci jest, kochanie najdroższe? To z nadmiaru szczęścia powiedział Fryderyk Zbyt długo Cię pragnąłem. To chyba jeden z najbardziej przejmujących końców rozdziałów w całej literaturze świata. Odszukałem strzępki notatek sprzed trzech lat. Pod datą 30 września 1939 mam zapisane wieczorem. Niebo zachmurzyło się, a księżyc jest jak przysłonięta ręką świeca. Nie widać go, ale światło wydobywa się bokami Wyszedłem na balkon z papierosem Ciepła noc, cisza Na dole pod nami pusta ulica I tylko jakiś samochód zapuszcza silnik Warknie przez chwilę i krztusi się Nade mną czarny zrąb komina i całe niebo Naprzeciwko ktoś kaszle chwilami Charczący samochód i kaszlący na poddaszu człowiek Mają coś wspólnego Samochód odjechał Kaszel ustał i znowu cisza Zaczyna padać deszcz. Fryderyk został kochankiem Madame Dambroz. Ustawa o pracy narodowej. 18 października. Piekielny wrzask. Anglicy ośmielili się zbombardować zakłady w Cruzo. 27 października urodziny, mogłoby ten czas trochę wolniej uciekać. Nie zdążyłem jeszcze całkowicie otrząsnąć się z wrażeń, jakich dostarcza niezdanie matury. Z polskiego pewnie stąd to zamiłowanie do pisania. A to już dziesięć lat minęło od tego czasu. Jako prezent urodzinowy dostałem od Basi cygarniczkę, a od Anglików wielką ofensywę w Egipcie, mającą doprowadzić do pobicia Romla Afrykańskiego. 25 listopada. Wydaje się, że Rosjanie odgadli moje strategiczne kombinacje i rozpoczęli natarcie z punktów, które już od dawna mam zaznaczone na mapie. 27 listopada. Całkiem źle. Z uporem kursuje plotka, że 22 dywizje niemieckie są otoczone. Rosjanie rozpoczęli ofensywę zimową na południowym Francie. 28 listopada jeszcze lepiej. Niemcy chcieli wejść do Tulonu i zagarnąć flotę francuską. Wobec tego cała flota zatopiła się. Znowu awantura na większą skalę. Od samego rana tylko o tym. Francuzi cieszą się, głupi i smucą się, inteligentni. Blisko 88 jednostek morskich, najnowocześniejszych na świecie, poszło na dno i na szmelc. No to do czego doprowadziła polityka i temu trochę i tam temu nie zawadzi. Sam gest samobójstwa floty jest piękny. Świadczy, że tak całkiem jeszcze nie zgnili. Ale nie biorąc pod uwagę zadowolenia, że Niemcom z przednosa wymknęła się taka gratka, Ogarnia człowieka litość nad tą bezbrzeżną głupotą i krótkowzrocznością polityki Wiszy. Krew mnie dziś zalewała, gdy nadaremnie starałem się wytłumaczyć francuskim kolegom w biurze, że gdy republika włożyła Francję do trumny, to wisi z precyzją wbija gwoździe. Nie mogli pojąć. Macie pretensje do Anglików, krzyczałem prawie. Boicie się, że ci Anglicy odbiorą wam po wojnie wszystko, ale nie rozumiecie, że to zatopienie się floty jest jeszcze jednym krokiem naprzód do oddania się na łaskę i niełaskę Anglii, Ameryki, Rosji, a nawet San Salvadoru i innych Hondurasów. Bo oni widzą tylko ich święty spokój, te zakichane kartki żywnościowe, za które wszystko można jeszcze dostać. Ale nie można być zbyt wymagającym. Mogło być gorzej. I gehorn zambt, Oddać całą flotę, na przykład na złość Anglikom. I wówczas adieu z końcem wojny na dłuższy czas. Ale z Niemcom musi być kwaśno w pysku. Wieczorem w Teatr d'Etoile. Program muzykalowy, Akrobacje, tańce, piosenki. Liz świetna w kilku piosenkach. 2 grudnia Mussolini miał mowę. To jednak coś trochę innego od szczekania Hitlera pełnego chamstwa, kłamstwa i samobójczej pewności siebie. Mowa Mussoliniego była poważna i można by niemal powiedzieć uczciwa. Krył się w niej jakby delikatny wyrzut pod adresem Hitlera. Bo jak to zrozumieć? — To nowe uderzenie Anglików i Amerykanów — powiedział Ducze. Nie zaskoczyło osi, biorąc pod uwagę, że posiadaliśmy dostateczną ilość informacji o współdziałaniu wojskowych francuskich z wojskowymi amerykańskimi. Gdy nastąpiło lądowanie, natychmiast powiadomiłem Berlin, iż jedynym możliwym sposobem przeciwdziałania była natychmiastowa okupacja całej Francji z Korsyką włącznie. — Kto tu naknocił? — Ducze powiada, że Führer. Na niego zwala odpowiedzialność i niedwuznacznie mu wypomina, że dał się wystrychnąć na dudka Francuzom. Powiadomił Berlin, co należy zrobić. Czyżby Berlin się wahał? Berlin nie wiedział, czy z chwilą przekroczenia linii demarkacyjnej Peten z całym rządem nie ucieknie do Afryki? bo przekroczenie linii demarkacyjnej zrywa zawieszenie broni. Konkluzja: Berlin się wahał, bo nawet Berlin nie liczył się aż z tak dalece posuniętym brakiem godności własnej PTN i spółki. Berlin nie mógł sobie wyobrazić, że wisi jeszcze i to zniesie i nie zareaguje. Jest coś wprost komicznego. Gdy arcy waha się, nie mogąc sobie wyobrazić, że ktoś może być jeszcze większym łotrem. Jest to jedyne logiczne wytłumaczenie wahań Berlina. Jakiego wyobrażenia o Francuzach nabiorą teraz Niemcy? Pomimo trzech lat okupacji jeszcze mieli złudzenia. Druga aluzja Ducze w stronę Niemiec jest naprawdę foPA. Powiedział otwarcie, że Włochy są jedynym państwem, które otwarcie przyznaje się do swoich strat, publikując listy zabitych i ofiar. Szczegóły samobójstwa floty w Tulonie są wzruszające. Niemcy stoją na brzegu i patrzą, jak osiemdziesiąt okrętów powoli tonie przy akompaniamencie wybuchów amunicji. Złośliwy figiel. Ale jest w nim jakaś starcza złośliwość. I wszystko to po tak czułym liście, już drugim, Hitlera do Petena. Atmosfera naładowana. Rosjanie idą naprzód. Żegnaj, Stalingradzie. Rommel zatrzymał się pod El Ageila. Montgomery przegrupowuje się. Jeżeli Rosjanie poprowadzą ofensywę według moich planów, to w marcu Niemcy są nad Dnieprem. Następna linia to już Kłajpeda kołomyja Po czym Finis, Polonie? Jak nie powiedział Kościuszko. Naraziłem się dziś w straszny sposób. I prawdopodobnie będzie się mnie uważać za zdrajcę Powiedziałem na głos Chciałbym, aby Polska była okupowana przez Amerykanów Patriotyczny wrzask Żadnej okupacji, niepodległość, suwerenność, sufraganność, ani tasiemki odgaci, gaci Latyfundia i lafiryndy, królikarnia, rozwody, świadome macierzyństwo i kropla mleka Przekonali mnie Do niewracania Czwarty grudnia. Imieniny Basi. Mógłbym napisać dzisiaj cały poemat o mojej żonie. Byłoby to dość oryginalne, ale jednak mało jest, zdaje się, poematów o własnej żonie. Kupiłem kilka róż w tej wielkiej nowej kwiaciarni Marie Lafayette. Jeszcze nigdy w życiu nie wydałem tyle pieniędzy na róże dla własnej żony. Wieczorem kolacja z ostrygami i dobrym białym winem. 5 grudnia. Wieczorem w Teatr de Ambassadeur na Paryżance, a Becca. Trzeba naprawdę podziwiać ilość wariantów, na jaką potrafili zdobyć się autorzy sceniczni francuscy, jeżeli chodzi o tak zwany trójkąt małżeński. Bo, żeby ze zwykłego trójkąta stworzyć tyle trójkątnych figur, trzeba naprawdę pomysłowości. Paryżanka została wystawiona po raz pierwszy w 1885 roku i natychmiast uznano ją za utwór klasyczny. Niedługo potem przechodzi do komedii francuskiej. Wielka Jeanne umacnia jej chwałę swoim talentem, grając Clotilde w Vodeville. Jednak największy sukces zapewnił tej sztuce Antoine w swoim teatrze. W czasie całego wieczoru zastanawiałem się na próżno, co było w tym klasycznego i wskutek czego sztuka ta przeszła do żelaznego repertuaru sceny francuskiej. Paryżanka jest żoną starszego pana, który chce otrzymać jakieś wyższe stanowisko w administracji. W domu bywa przyjaciel męża, który dzięki tej przyjaźni jest także przyjacielem żony, mówiąc językiem przyjaznym. Klotylda jest sprytną samiczką, jak wszystkie głupie kobiety, a żeby umożliwić mężowi otrzymanie upragnionego stanowiska, co jednocześnie pomoże do ustalenia się w znaczeniu pewność, zaufanie, spokój jednym słowem PKO, w miłości, stosunków między nią i kochankiem. Klotelda puszcza się marginesowo, z jakimś ustosunkowanym młodzieńcem. Mąż uzyskuje stanowisko, kochanek wraca do swojej roli, wszyscy są zadowoleni. To wszystko przez trzy akty. I żeby to chociaż było pikantne, jest płaskie. Cała intryga, jeżeli to w ogóle można tak nazwać, jest zupełnie mechaniczna. Czuć w tym konstrukcję, Oczywiście nie pozbawioną precyzji, ale zupełnie bez nerwu. Klotylda jest skończonym typem paryskiej burżua. Z zupełnym chłodem przeprowadza swój plan, zachowując wszystkie pozory dobrej żony i co najważniejsze wiernej kochanki. Bo w tej sztuce wysuwa się na pierwszy plan nie zdrada męża, lecz zdrada kochanka. Kochanek podany tu jest od pierwszego aktu jako zupełnie zrozumiała część domu. Konflikt. To zdrada, kochanka. Wszystko razem matematyka, zimna i bez omyłek. Bez kropli już, nie tylko uczucia, ale nawet zmysłów. Nikt tu nikogo nie kocha ani specjalnie pożąda, wszystko jest dobrze załatwioną transakcją dla wszystkich pod przewodnictwem sprytnej klotyldy. 6 grudnia. W jakimś bistro koło Etual napiliśmy się gorącego wina. Łuk triumfalny czerwienił się w promieniach zachodzącego słońca i rzucał długi cień na pola elizejskie, usiane różnokolorowymi plamkami przyczepek velotaxi, malowanych we wszystkich odcieniach. Z etual zjechaliśmy do Trocadero. Wieża Eiffla wyglądała jak kolorowa firanka rozpięta na błękitno-popielatym niebie. Trocadero brzydnie. Zaniedbane od wybuchu wojny czernieje Pozłódka na efektownych rzeźbach wyciera się A brak wody w dolnych basenach Zwiększa jeszcze bardziej wrażenie opuszczenia Całość przypomina luksusową, ale zaniedbaną łazienkę Od Trocadero dalej w dół ku Kupla Salma Pomnik Mickiewicza Zalma nad Sekwaną Lubię ten kawałek na lewo szklana i secesyjna góra Grand Palais, na prawo Pont Alexandre, olbrzymie złote konie, a tam dalej śliczna perspektywa na inwalidów. Wpadamy na Concorde. To wygląda w grudniowym półmroku jak nawa wielkiego kościoła. Ołtarz obelisku, dwie ściany ciemne i olbrzymie Ministerstwa Marynarki. A w głębi kolumny Madeleine, sztywne i chłodne jak rząd rur w organach. Cicho po kociemu prześlizgujemy się wzdłuż muru i ogrodzenia tuileries, od których powiewa zapachem suchych liści. Louvre. Potem chwila jazdy w mroku jego murów i znowu secesyjna góra szkła. To La Samaritaine, ale już dalej na tle granatowego nieba czernią się ostre zręby conciergerie. W mroku giną wypukłości. Wieje grozą i ciszą. Châtelet i Place des Hôtels de Ville. Na sekwanie jak wielka tratwa płynie wyspa świętego Ludwika. Na lewo kłębowisko uliczek dzielnicy Saint-Paul. Tworzących czarne otwory w jednostajnym murze odrapanych kamienic. Wejścia do krecich nor do jednego z podziemi Paryża. Gdzie hotele są brudne, Mężczyźni nie chodzą, lecz krążą, a młode dziewczyny przypominają nadgniłe owoce. Z dworca liańskiego ze wszystkich wejść wylewa się czarna lawa tłumu, dzieli się na poszczególne strumienie, jakby we wgłębieniach wulkanu i wcieka powoli w otwory metra lub w ulicę. Gdy zajeżdżamy przed dom, jest już ciemno. Przy wejściu zaglądamy do patronów. Madame Bezier ceruje za wzięcie bieliznę hotelową, naprawia i łata. Zapasy kończą się, a nowych prześcieradeł i ręczników nie ma skąd wziąć. Nie przydzielają. 8 grudnia. Uporczywe plotki o wiszącym w powietrzu porozumieniu rosyjsko-niemieckim. Staram się sobie wmówić, że to absurd, że to rosyjski szantaż wobec Anglików i Amerykanów. Ale i tak nie daje mi to spokoju. Psuje krew. Psuje cały dzień. We Włoszech ewakuowano już podobno około miliona ludzi i drogi są zawalone uciekinierami. Żal mi Włochów. 24 grudnia. Wigilia. Sami przy małym stoliku, pogrążeni myślami tam daleko. Na Sławkowskiej jeszcze nie zaczęli, na grockiej pewnie już. Uśmiechamy się do siebie. Zapalamy świeczki na malutkim drzewku i gasimy światło. Drzewko stoi na kominku przed lustrem i po całym pokoju rozlewa się miękkie światło kilku małych płomyków, odbijających się w szklanej tafni. Buczę pod nosem kolendy, do których brak mi słów. Basia śmieje się. Wpatruję się w sufit i myślę, myślę, że mi jest dobrze. 25 grudnia. Rosjanie rozpoczęli nową ofensywę na Kaukazie. Rozłożyłem mapę na podłodze, położyłem się i robię wojnę. W górze natarcie na linii Woronerza. W dole oskrzydlenie na Kaukazie, górą Charków, dołem Rostów. Punkt spotkania się w Dniepropetrowsku i zamknięcie, otoczenie, zniszczenie. 26 grudnia siedzimy w domu i czytamy. 31 grudnia i znowu kończy się rok. Siedzę w fotelu, za oknem flaszka szampana mrozi się na dwunastą i na powitanie nowego roku. Jeszcze dwie godziny. Mam ochotę, jak Rzecki, zrobić bilans, popolitykować. Minął znowu rok. Jak ten czas leci, jakby powiedział radca Węgrowicz. W ogólnych zarysach całą tę wojnę można scharakteryzować krótko. W roku 1940 Hitler mówił: Zwyciężyliśmy. W roku 1941 Zwyciężymy. W roku 1942 musimy zwyciężyć. A w 1943 powie prawdopodobnie: Nie możemy przegrać. I przegra. Jeżeli w przyszłym roku wojna się nie skończy, to w każdym razie zacznie się naprawdę kończyć. Olbrzymia i rozreklamowana ofensywa niemiecka nie dała właściwie żadnych wyników istotnych. W każdym razie nie doprowadziła do najgłówniejszego celu, do nafty kaukaskiej i do przecięcia komunikacji na wodze. Olbrzymi wysiłek poszedł na marne i skonał definitywnie w opłotkach Stalingradu. Wprawdzie Niemcy wzięli zagłębie donieckie, ale korzyści z niego niewiele, a Rosjanie i tak produkują za Uralem. 1943 2 stycznia Wieczorem na kolacji u J. Od szeregu lat mieszka przy rodzinie francuskiej, a raczej przy matce, staruszce, głowie tej rodziny. Na kolację przyszły obydwie córki. Jedna dziennikarka, pracująca w czasopismach mody, światowa. Druga dentystka, skromna i nieefektowna. Rozmowa tego rodzaju, że musiałem siłą powstrzymywać się, aby nie zacząć mówić kpiarskich bzdur, nie nagadać impertynencji. Francuzi, jak papugi, wyuczą się inteligentnych pytań, wygłaszają je i potem nawet nie próbują na nie odpowiedzieć. Teraz jest modne czerwone niebezpieczeństwo, ale w gruncie rzeczy nikt nic o Rosji nie wie. Wcale nie boję się komunizmu, bo ideologie, nawet tak tempo jak marksizm, nie są wieczne. Boję się Rosji. Właśnie tych pagonów i dzińszczyków i tego wszystkiego, o czym pisze Benville, a szczególnie tego, że gdy chodziło o Rosję, to właściwie zawsze mylono się w jej ocenie. A głównie od czasu objęcia władzy przez Lenina. Byłoby zatem nieostrożnością, pisze Benville, ufać oznakom umiarkowania i rozsądku, jakie wydaje się wykazywać rząd bolszewicki. Abdulhamid i cesarzowa Chin celowali również w sztuce obiecywania reform, gdy potrzebowali szlachetnych łask Europy. Stalin nie jest niczym innym niż rosyjskim Abdulhamidem. I dla Harikanów i Spitfireów i amerykańskich ciężarówek naobiecuje no Bóg wie co. Komunizm nie jest żadnym problemem. Chyba tylko o tyle, o ile jest związany z Rosją. Z tą odwieczną Rosją, gdzie uczy się ludzi być wolnymi waląc kijem po plecach. Wieczorem postawiłem na wielkich łukach czerwoną kropkę. Rosja idzie naprzód. Azja zaczynała się już w Warszawie, jak dla Micheleta, dla którego świat prawa sięgał Wisły i Dunaju. 15 stycznia. Zbiegam na dół do moich patronów, przywołany trzykrotnym mrugnięciem światła w pokoju. Coś ważnego. To taki umówiony sygnał. Rzeczywiście, Messie i Madame Béziers leżą na stole, wsadzając nosy w mapę. Z głośnika dolatują nazwy odebranych Niemcom miast i miasteczek. Wszędzie naprzód. Cała armia niemiecka otoczona pod Stalingradem. Przeszło 200 tysięcy ludzi, z których tylko niewielu doczeka końca tej wojny. Berlin bombardowany dwa razy pod rząd. Zaczyna wchodzić do wojny produkcja amerykańska. Czteromotorowe liberatory będą teraz znęcać się nad Niemcami coraz częściej. W Afryce idzie Langsam Abelzysie. 19 stycznia. Leningrad uwolniony od oblężenia. Wszyscy dostali gorączki. Ze Stalingradem będzie skandal, a raczej już jest. W gazetach niemieckich propaganda zmieniła metodę. Operuje się pesymizmem. Goebbels już sam nie wie, co pisać w swoim das Reich którego stałem się zapalonym czytelnikiem nawet ludzie zupełnie pozbawieni zmysłu humoru zaczynają fabrykować dowcipy z komunikatów Wehrmachtu i z taktyki zadzioru 20 stycznia Montgomery jest o sześćdziesiąt kilometrów od Trypolisu bije, romla w każdej rundzie i idzie naprzód jak na skinienie różdżki czarodziejskiej Niemcy wszędzie są bici i cofają się. Pod wpływem tego nawet tacy pesymiści jak ja przebąkują od czasu do czasu, że koniec w tym roku nie jest niemożliwy. 23 stycznia. Trypolis zdobyty. Rommel cofa się artystycznie, ale cofa się. Rosjanie codziennie coś odbierają. Gazety nie kryją już faktów. Propaganda zdarła nagle zasłonę i zaczyna ukazywać nagą prawdę. Zaczyna się operować strachem, przestraszyć wszystkich czerwoną potęgą i pokazać, jaki los nas czeka w razie jej zwycięstwa. O tym wszyscy wiemy. Nie wszyscy, bardzo niewielu w gruncie rzeczy. A jednak, tak znienawidziliśmy tę europejską kulturę i obłudę, że chwilami jest nam wszystko jedno. Niech ja zginę, ale niech przed śmiercią zobaczę jeszcze koniec tamtego. Co wieczór zbiegam teraz na dół do patronów na komunikat. 27 stycznia. Wielki komunikat o spotkaniu się Roosevelta z Churchillem na wielkiej konferencji w Casablanca. Powzięcie szeregu decyzji w sprawie wspólnego prowadzenia wojny. Nadaje się temu olbrzymie znaczenie propagandowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych konferuje poza granicami swojego kraju. Rzecz niemal nie bywała w historii Ameryki. No i tak dalej. Nie entuzjazmuje się, bo jest jeden wielki i ciemny punkt. Stalin usilnie zapraszany nie przyjechał. Dlaczego? Bo ich ma gdzieś i chce wojnę wygrać sam. Dlaczego? Dlaczego? Znowu zamieniam się w rzeckiego 31 stycznia. Śliczna niedziela. Bulwary lśnią w mdłym zimowym słońcu. Wszystko jest jakby polakierowane szkłem. Nie jest nam za gorąco. Basia narzuca futro na ramiona, ja rozpinam palto i idziemy wolno ku Madlen. W całym Paryżu panuje atmosfera źle tłumionej radości. Styczniowe i anemiczne słońce uważa się już za wiosenne. Wystawy są prawie puste. Za to ulica, cała ulica jest wystawą bez Paryski tłumek zrobił się tak elegancki jak nigdy. 7 marca. Sikorski w przemówieniu do lotników polskich wracających z bombardowania Esen, powiedział między innymi Niech ci, którzy tak krytykują, pamiętają o tym, że w chwili zwycięstwa Anglia i Stany Zjednoczone będą miały też coś do powiedzenia. Słysząc to mimowoli, krzyknąłem do radia brzydkie słowo. Coś w rodzaju gówno, panie generale, melduję posłusznie, że gówno. Ciekawe. Można sobie oczywiście tylko życzyć, aby generał miał rację i żeby to coś do powiedzenia było jak największe. Oznacza to jednak, że w Londynie krytykują i że są ludzie, którzy boją się, aby Anglia i Ameryka nie miały nic do powiedzenia. Mają rację, że się boją. 25 marca. Mam grypę i leżę w łóżku. Jest bezgranicznie dobrze i cieszę się, że grypa zechciała przyjść. Leżę i czytam nowelę Prusa. Wspaniałe. Jeden z niewielu pisarzy polskich, do którego nie mam o nic pretensji. Olśniewa szerokością spojrzenia, odczuciem i zrozumieniem tego diabelskiego problemu, jakim jest polski charakter. Poznawszy Zachód, dopiero teraz widzę to. Co już w kraju tak silnie odczuwałem, że wprost dusiłem się. Widzę, ile straciliśmy i do jakiego stopnia wypadliśmy z szyku, tracąc punkty oparcia. Cała Polska to taki bigos, że czasem można to znienawidzić. Rasowo-Słowianie, kulturalnie łacińscy, z temperamentem bizantyjskim. Polski bizantynizm, czyli buntownicza czołobitność, Nadawałaby się do osobnego studium. Intelektualnie mieszanina niemiecko-francuska z powiewami do Rosji. Jakiś piekielny konkokt, w którym my sami gubimy się bardzo często. Jeżeli Prus mnie zachwyca, to dlatego, że z pobłażliwym i ironicznym uśmiechem odstawiam na bok łana i dziewczynkę. Skowronki, łany, bławatki, chabry, zające i szaraki. I uczy nas być narodem nie tylko w znaczeniu duchowym, ale przede wszystkim w znaczeniu materialnym. Uczy budować od fundamentów, a nie od dachu. Naród to nie dach. Ten polski w stylu bizantyjsko-gotycko-nadwiślańsko-barokowo, dorycko-rokokowo-powstaniowo-marszałkowo i cholera wieco. Ten dach złożony z legend i pieśni, ryczałtów i masochizmu ojczyźnianego, z pełnego tragizmu poczucia wielkości, które inni mają gdzieś. I pretensji do wszystkich i do wszystkiego z Bogiem włącznie, który dla nas nie jest Bogiem, lecz carem, to się jeszcze nie skończyło. To się zaczyna. Ale także i fundamenty, te fundamenty, o których u nas. Nie lubi się mówić, bo są nieefektowne, jak wszystkie fundamenty na świecie. Bo nie są kolorowe, nie są artystyczne. Nie mają w sobie dźwięku ostróg i chlupania wody w głowie, rżenia koni lub walki konspiracyjnej. Jestem grudniak i zimniak, i nic z tego koncertu nie rozumiem. I nic nigdy nie napawało mnie większym strachem i świętym oburzeniem, jak gadanie do pustych brzuchów, i szczęście tak zwanych przyszłych pokoleń. I kłamstwo w imię ojczyzny w zawiesistym sosie nacjonalizmu mieczykowatego. Ktoś mi opowiadał, że lotnicy amerykańscy za każdy nalot na Niemcy otrzymują specjalną premię. I że każdy członek załogi bombowca, który po 25 nalotach wróci cało i zdrowo, dostaje ileś tam dolarów i może wracać do Stanów Zjednoczonych. Wojna jest dla niego skończona i po herbacie Chciałbym widzieć Polaka, który słysząc to W pierwszej chwili nie zasłoniłby twarzy wstydliwie I nie był do głębi, my zawsze do głębi Nic taniej, oburzony Nawet mnie wydało się to w pierwszej chwili coś nie tego Bo nie był obowiązkiem dobrego Polaka Jest tak długo latać, aż go zestrzelą Na chwałę ojczyźnie jak można połączyć pojęcie forsy z poświęceniem się za ojczyznę? Amerykanie mają rację. Każdy z nas po cichu to przyznaje, ale broń Boże głośno. Hipokryzja na punkcie Polski i ojczyzny przez wielkie oni nic taniej jest u nas zboczeniem narodowym. Hipokryzja ojczyźniana wpędza nas w tę zaściankowość całej naszej kultury, której w gruncie rzeczy nikt nie rozumie. Patujemy się obcymi pisarzami, ale jak jakiś nasz pisarz napisze coś i nie umieści w tym polskim, polaka, malw i maków, strzechy łanów służącej ciąży i skrobanki, jeden z narodowych problemów, to on jest zły polak. Jak Konrad, który raz wreszcie wpadł na świetną myśl pisania po angielsku i nie o strzechach i malwach. I pomimo, że zrobił dla Polski więcej reklamy niż nawet Sienkiewicz, to Orzeszkowa uważała za stosowne mu na wymyślać. I nawet ludzie, którzy się nim zachwycali, nie potrafili jednak robić tego bez jakiejś głębinowej pretensji, że nie wrócił. Nie wrócił, bo mu się lepiej podobało w Anglii. I każdy człowiek powinien mieć prawo żyć tam, gdzie mu się najbardziej podoba. Są tacy, dla których Koluszki albo Radom są wszystkim i bardzo to szanuję, ale są tacy, którzy wolą włóczyć się po świecie i znajdują w tym świecie więcej niż w Koluszkach i w Radomiu. I wtedy mówi się ze świątobliwym oburzeniem kosmopolica, czyli prawie Żyd. A czy może być coś gorszego tak między nami niż Żyd? 12 kwietnia Miałbym ochotę przeczytać znowu, tym razem nieobowiązkowo i nie ze skrótu, nieboską komedię Krasińskiego. Zawsze mi się wydawało, że z tych trzech wieszczów on miał najlepszą głowę. Pamiętam, że na ustnej maturze zapytany o Pan Kracego określiłem go jako wcielenie szatana dziejowego, no i na mocno zdziwione spojrzenie profesorów nie umiałem zareagować odpowiednim objaśnieniem tej tezy. Teraz wydaje mi się, że to nie było tak całkiem głupie. 14 kwietnia. Wszędzie to samo. Basia spotkała na ulicy swoją koleżankę szkolną, Żydówkę. Jej mąż wzięty do obozu, wywieziony i ślad po nim zaginął. Ona chowa się z trzyletnim synkiem, mając fałszywe papiery. Mieszka teraz na wsi pod Fontem Blo. Wszystko straciła bo trzy walizki zarekwirował jej patron hotelu, w którym mieszkała i z którego uciekła w nocy. Gdy próbowała upomnieć się o to, patron dał jej do zrozumienia, że lepiej dla niej, aby się o nic nie upominała. Będąc z dzieckiem dosłownie na ulicy, trafiła do kwakrów i ci zaopiekowali się nią. Tam poznała jakiegoś Hiszpana, kombatanta republikańskiego, który się w niej zakochał pewnie kiedyś się pobiorą. I bardzo miły, i spotykamy się od czasu do czasu. Był dziennikarzem, znał pasjonarię. Prosta kobieta o jakichś dziwnych właściwościach oddziaływania na tłum. Opowiada mi o ciemnej roli odegranej przez komunistów w tej potwornej rewolucji, która przerodziła się w długoletnią wojnę domową. Gdyby nie komuniści, być może, że Republika byłaby wygrała. Ale oni zaczęli robić Rosję w Hiszpanii. 15 kwietnia 1943 Cała ta historia z dziesiątkiem tysięcy oficerów polskich będących w niewoli rosyjskiej i rozstrzelanych pod Smoleńskiem staje się potworna. Niemcy odkryli i odkrywają coraz to nowe groby masowe, wypełnione po brzegi trupami naszych oficerów. Dalsze badania są w toku i Niemcy obiecują nawet identyfikację licznych zwłok i publikację listy z nazwiskami. Pierwsze badania wykazały, że cała ta makabra odbyła się wiosną 1941 roku. Niemcom oczywiście nie chodzi o to, że są to oficerowie polscy, ale o propagandę przeciwko Rosji i komunizmowi. I pomimo, że mówią o tym Niemcy, którzy w tej chwili uśmiercają w obozach nie dziesiątki, ale setki tysięcy ludzi, wrażenie odkrycia tych masowych grobów jest jednak ogromne. Jako Polak jestem na każdym kroku zapytywany przez sceptycznie i niedowierzająco nastawionych do tego Francuzów. Bo Francuzi nie nie wierzą, lecz nie chcą uwierzyć, uważając to za chwyt propagandy niemieckiej. I posuwając swą niechęć do uwierzenia, do twierdzenia, że to sami Niemcy wymordowali tych ludzi. Na pytania odpowiadam krótko. Nie mam żadnych obiektywnych powodów, żeby nie wierzyć, że zrobili to Rosjanie. Jestem od pierwszej chwili przekonany, że jest to w istocie robota GPU. Gdy myślę nad tym, mam uczucie, że od miesięcy już oczekiwałem jakby jakiegoś takiego wydarzenia. Nie ma we mnie żadnego uczucia niespodzianki, wprost przeciwnie. Poczucie, że to jest właściwie normalne, że jest w tym konsekwencja, rozwijająca się wolno jak nitka z tego samego kłębka już od wielu miesięcy. Ustosunkowanie się Rosjan do Polski, pomimo wszystkich dyplomatycznych krętactw, jest wrogie. Do dziś dnia rząd polski nie może załatwić sprawy deportowanych do Rosji, nie może doszukać się ludzi. Wymordowanie tysięcy oficerów polskich nie byłoby niczym wyjątkowym. Wprost przeciwnie, niewymordowanie ich byłoby raczej dziwne. Jest to unicestwienie części polskiej inteligencji, o której Rosja wie, że nigdy nie zechce ona pogodzić się z programem komunistycznym. Katyn to po prostu wykonanie jednego z punktów programu, który przygotowany jest dla Polski. Ale nie tylko Francuzi, nawet wielu Polaków nie chce w to uwierzyć. Jest to klasyczny przykład wiary w iluzję, przykład przemożnego pędu do zakłamania się i do zakłamywania się, bo Rosja bije Niemców, bo Rosja jest aliantem, bo Polska powstanie pewnego poranka oczywiście, wielka, silna i niepodległa dużą literą nawet w przymiotniku. Na tym i na tysiącu innych przykładów widać zgubny wpływ pijaństwa w mgle ideologicznej. Gdy rozmawiam z ludźmi, ciągle słyszę: Ależ pan jest pesymistą? Nie jestem żadnym pesymistą. Mam po prostu zwyczaj mówić, że teatr jest do połowy pusty, wtedy gdy inni mówią, że teatr jest do połowy pełny. Staram się widzieć rzeczy, jakimi są, i nie stosować do wszystkiego ideologicznej mgły i zadymienia. Chorobliwego optymizmu. Ludzie nie chcą myśleć, boją się myśli trzeźwej, i raz po raz narażają się na rozczarowania wprost proporcjonalne do stopnia napięcia ich idealistycznego optymizmu, czy jak nazwać te bzdurę. Jakaś filozofia hepiendyzmu. Właśnie to zakłamanie jest chorobą naszego wieku i uniemożliwia zupełnie dostosowanie się i nadanie jakiegoś lepszego kierunku temu szaleńczemu pędowi, w który zostaliśmy porwani. Coraz bardziej pogłębia się w ten sposób przepaść między człowiekiem i jego kłamliwymi iluzjami a życiem. Coraz dotkliwszym staje się ból i cierpienie wieku. Nie wolno idealizować byle czego, bo wówczas wszystko się wypacza. A ludzie uważają za swój obowiązek idealizować nawet gówno. Bo to ładnie i przede wszystkim wygodnie. Pozornie i na krótko. 18 kwietnia. Wstaliśmy wcześniej i po solidnym śniadaniu zakręciłem się koło rowerów. Dzień słoneczny i już prawie gorąco. Upchaliśmy plecak i torby i pojechaliśmy do lasu koło Buasy Saint Leżer. W południe jest mniejszy ruch. I zwykle wyjeżdżamy około dwunastej. Charenton drzemało impresjonistycznie w słońcu. Marna lśniła na zielono, rozpuściwszy w wodzie wszystkie młode liście wokoło. Za Alforville wjechaliśmy na szosę wysadzoną jabłoniami. Jabłoni już przekwitają Jest z drzew sypią się miliardy różowych płatków. Powiedziałem do Basi: sypie wiosenny śnieg. Za naszymi rowerami unosiły się tumany opadłych płatków, porywane w powietrze pędem. Jakiś samochód przejechał w różowej zadymce i zniknął w chmurze kwiatów. Na całej szosie można je było zgarniać ręką i jechało się po nich jak po dywanie. Przed Buesy zatrzymaliśmy się, aby się czegoś napić. Uśpiony patron wyniósł nam przed pogrążone w letargu bistro dwie flaszki lemoniady. I tajemniczo zniknął Siedliśmy przy stoliku przed domem Lemoniada, kawałek czekolady, papieros I słoneczna cisza Są to te chwile, które chowam w sobie na zawsze Które zbieram i gromadzę na później Wpłacam na rachunek bieżący wzruszeń Potem mogę nagle usiąść, zamknąć oczy I wypisać szybko czek Przeżywając jest taką samą intensywnością Całe południe Francji mam w ten sposób wpłacone Pode mną trzeszczą suche zeszłoroczne liście I z ziemi paruje zapach zimy Nie wiem dlaczego, ale ten zapach suchych liści i wilgotnej ziemi Działa na mnie podobnie jak mgła Budzi wspomnienia dzieciństwa Wspomnienie lasów koło Lidy i Nowogródka Kontury zamku Gedymina Obraz wilka napotkanego w czasie jednej z przejażdżek konnych z ojcem. 21 kwietnia. Katyn jest gwoździem sezonu wiosennego, jeżeli w ogóle wypada w ten sposób o tym mówić. Ale trudno to inaczej określić. Fotografie, sprawozdania, wywiady, reportaże. Cała propaganda niemiecka stanęła murem i skatynizowała się. Na miejsce zjechali eksperci medycyny sądowej, tymczasem tylko z państw zaprzyjaźnionych z Niemcami. Sprawa jest jasna od początku, przynajmniej dla mnie. Jedno jest w tym tylko groteskowe, ponura groteska i stępia ostrze: a mianowicie fakt, że hurtownik denuncjuje detalistę i że obydwaj są z tej samej branży rzeźniczej. To, co Rosjanie zrobili w Katyniu detalicznie, niesamowite jest to zabijanie po jednemu, podprowadzanie do dołu po jednemu, strzelanie z tyłu w nasadę czaszki i układanie trupów jak sardynek w pudełku, Niemcy robią hurtowo, fabrycznie. Zastanawiające jest w tym to, że ta ideologia kolektywizmu zastosowała w tym wypadku skrajnie indywidualistyczny sposób uśmiercania. Ilu musieli mieć fryzjerów do tego, bo na miły Bóg, strzelanie z pistoletu jest męczące. Dużo strzelałem kiedyś i wiem, jak się ręka męczy, właśnie przy pistolecie. A tu każdy osobiście, po jednemu, po jednej kuli. Tam na pewno wrzucali ludzi niedostrzelonych. Brak słów. Okrucieństwo przeszło granicę i znieczula. Tam zastrzelono kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo wygląda na to, że Katyń to tylko jeden z zapasów konserw. Tu setki tysięcy kona powoli i umiera własną śmiercią w obozach i więzieniach. Poza Katyniem tam też. Różnica jest pozorna w formie. Toteż wrażenie Katynia nie jest wcale takie, jakiego się spodziewali Niemcy. Ludzie nie chcą wierzyć. A szkoda. To już tak bywa, że gdy szakal oskarża hienę, to ludzie zawsze są skłonni stanąć po czyjejś stronie i nie potrafią uznać, że i ten, i tamten żywi się padliną. Cała ta propaganda trafia właściwie w próżnię. Niemcy tyle już nakłamali, że gdy wyjątkowo mówią prawdę, nikt nie chce uwierzyć. Szkoda. Bo gdyby w to uwierzono, to może udałoby się uniknąć wielu nieporozumień po tej wojnie. Byłoby wiadomo z czym do gościa. A tak, ludzie oduczyli się już hitleryzmu, ale nie oduczyli się komunizmu. Szkoda, że ktoś inny nie odkrył tego katynia. Ktoś, kto naprawdę mógłby powiedzieć ja nie. Chodzą pogłoski, że rząd polski w Londynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o ekspertyzę. Oczywiście Ameryka i Anglia nie zgodzą się na to. Rosjanie najpierw milczeli, teraz zaczynają się w żywe oczy zapierać. Twierdzą, że to sprawka tych bandytów faszystowskich. Wymawiać wyraźnie W, jak ten Polak z Radio Moskwa. Jestem ciekawy, co o Katyniu sądzą te resztki oficerów i żołnierzy polskich, które cudem i dzięki zręczności Andersa zdołały wydobyć się z Rosji. I są obecnie na kuracji zdrobotnej w Iranie. Przypuszczam, że ci tam w Teheranie nie mają żadnych wątpliwości. 25 kwietnia, wielka noc, pogoda brzydka, i siedzimy w domu. Basia maluje, ja czytam jej na głos jakiś zbiorek Hysika o różnych znajomych z dawnych lat. Między innymi list Georges Sand dogrzymały na temat jej decyzji w sprawie zakochania się i oddania Chopinowi. Cały ten list jest bardzo dowcipny i błyskotliwy, ale jednocześnie tak zimny i wyrachowany, tak kupiecki, że po przeczytaniu go można dopiero zrozumieć powody zerwania w noą. Georges Sand nie krępuje się zupełnie. Te wspomnienia o spotkaniu w półmroku pokoju w czasie którego czuje ona, że działa na małego. Te rozważania o jego bólu i tęsknocie, i to twierdzenie, że ona chciałaby być dla niego tym, czym Wenecja dla podróżnego, i że gotowa jest to zrobić, jeżeli i tak dalej. To wszystko jest w sumie niesmaczne i wydrowate. Pomimo całej doskonałości formy tego listu. Tam uczucie, serce i szlachetność, na pewno wiele egoizmu, ale tu. Francuska wydra intelektualna i w ogóle wydra, mająca talent pisania tego wszystkiego, czego naprawdę nie czuję. 27 kwietnia. Wczoraj cały dzień w domu. Basia malowała w łóżku, ja porządkowałem książki i czytałem. Na gwałt staram się uczyć, bo jestem zupełnie niedouczony. Dziś wielka sensacja. Rosjanie zerwali stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie. To początek końca. Już? Moskwa twierdzi, że rząd polski w Londynie jest faszystowski. I teraz Sikorskiemu nie pozostaje nic innego, jak przenieść się do Berlina. Inna sprawa, że od tej chwili na jego miejscu wycofałbym całe polskie siły na zachodzie z akcji. Niech nas Amerykanie i Anglicy internują. Ale ani jednego życia polskiego więcej. Teraz wszędzie o Polsce mówi się znowu z łezką. Wszędzie mówi się o nieszczęśliwej Polsce. Jesteśmy strasznie modni. Poloń le Poloné Polen jest w gazetach i w radiu z obydwu stron renu. Niemcy wprost płaczą nad nami. Mam ochotę pójść do N.S. Volkshilfe na Champs-Élysées i powiedzieć geben Sie mir eine Fahrkarte nach Katyn hin und zurück. Jestem ciekawy, czy posuniemy nasz patriotyzm do tego, że jeżeli Niemcy zaproszą kogoś z Polaków na zwiedzenie Katynia, to nikt nie pojedzie. U nas wszystko możliwe. Gdyby Niemcy zaproponowali mi podróż, pojechałbym w tej chwili. Każdy naoczny świadek tego może być kiedyś nieoceniony. Tymczasem Niemcy wożą do katynia oficerów angielskich i amerykańskich, będących w niewoli. Jestem ciekawy, co ci o tym sądzą. I czy ośmielą się o tym mówić, gdy znajdą się na wolności po wojnie, w czasie świętego przymierza? Wszystko razem piekielnie smutne. Zerwanie stosunków z Londynem przesądza właściwie o wszystkim na przyszłość. Rosja uchyla się w ten sposób od wszelkich tłumaczeń. Nie zyskuje wolną rękę w sprawie Polski, bo nie róbmy sobie złudzeń. Tej wolnej ręki ani Anglia, ani Ameryka im nie zwiążą. Gdy wojska sowieckie przekroczą niedługo naszą granicę, zacznie się prawdziwy taniec. To wcale nie koniec naszych cierpień i naszych problemów. Zaczynam się mniej dziwić Mickiewiczowi i Słowackiemu. Ich mistycyzmowi. I takiej pile jak Księgi Pielgrzymstwa razem z całym Towiańskim. Pod koniec tej wojny może powtórzyć się święte przymierze, kongres wiedeński i księstwo warszawskie z namiestnikiem rosyjskim czy jakimś sowieckim konstantym. Polska jest ością stojącą w gardle wszystkich i wszystkim. W tej całej wojnie jest o jedną jedyną Polskę za dużo. Szalenie krępująca. Bez Polski byłoby znacznie łatwiej rozstrzygnąć losy Europy. Makabryczne, doskonały dowcip w dzisiejszym Le Petit Parisien. Olbrzymi Stalin pochylający się nad Małym Churchillem i mówiący konfidencjonalnie, przysłaniając ręką usta i spoglądając na sylwetkę oficera polskiego odwróconego do nich tyłem. Miejsce pewnego generała polskiego nie jest w Londynie, lecz w Katyniu jak będzie za dużo Sikorskiego, to chociaż jego sprzątną, no, skoro całej Polski nie można sprzątnąć, zawali droga. Na miejscu Sikorskiego zacząłbym się teraz bardzo pilnować. 1 maja. Święto Konwali. Dzień szary i chłodny. W związku z konfliktem sowiecko-polskim... Dzisiejszy Le Petit Parisien powiada, przyznać rację Sowietom, to narazić się na niezadowolenie Amerykanów, gdzie Polacy mają wielkie wpływy. Być może, że w tym całym brudzie politycznym, który coraz to bardziej wypływa na powierzchnię tej wojny, Ameryka jako najmniej wyrobiona politycznie zachowa pewną czystość intencji i szczerość działania. Ale to niewyrobienie polityczne kryje w sobie inne niebezpieczeństwa. Związane zresztą ściśle z niewyrobieniem myślowym Amerykanów. Tym niebezpieczeństwem jest siła atrakcyjna Rosji, która imponuje i która specjalnie może imponować Amerykanom, przyzwyczajonym do brania pod uwagę faktów, a nie istoty zagadnień. 5 maja. Przyjechał Tadzio. Świeże nowiny z Warszawy. I w Polsce. Też ludzie nie bardzo chcą uwierzyć w Katyn. Nic dziwnego, skoro u nich ciągle jest Katyn na każdym kroku, o każdej godzinie. Opowiada o walkach w gecie żydowskim. Niesamowite i imponujące. Po godzinie rozmowy z tatią, który zdążył być na Krymie i wrócić, który widział mnóstwo rzeczy i mówi o nich krótko, ale inteligentnie, doszedłem do przekonania, że ta cała wojna zamiast rozwiązać szereg problemów, Postawi całą masę nowych. W tej chwili są wszystkie dane ku temu, że koniec tej wojny nie rozwiąże nic i tylko spotęguje napięcia pomiędzy szeregiem biegunów. Prawdziwy chaos zacznie się po wojnie. 8 maja. Tunis i Bizerta zdobyta. To zwycięstwo jest tak nagłe, że aż zagadkowe. Pomimo to nie wierzę już w koniec w tym roku. Optymizm doszedł znowu do szczytu i powoduje we mnie mdłości na każdym kroku. 6 czerwca 1943 A w Ameryce odbywa się konferencja pod nazwą Hot Springs, od miejscowości, w której się odbywa. Radzą nad podziałem produkcji światowej po wojnie. Virginia jest świadkiem homeryckich bojów o świnie, bekony, cukier, owoce, zboże itd. Delegacja anglosaksońska zaproponowała, aby Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania i kraje skandynawskie poświęciły się hodowli i uprawie jarzni i owoców, podczas gdy Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, Argentyna i Australia produkowałyby zboża. Ale Chińczycy zwąchali się z Amerykanami i nie chcą pogodzić się z innymi. Wszystkie tego rodzaju porozumienia są bezcelowe, gdy nie ma zrozumienia. Trzynasty czerwca. Zielone święta. Cudowny dzień. Jedziemy kąpać się. Basia zbiera po kątach jedzenie, ja rzeczy. Miałbym ochotę pisać, jak rej, z uczuciem błogiego szczęścia. Lato, gdy przyjdzie, tylko sobie mówić, używaj miła duszo, Masz wszystkiego dobrego dosyć, a wszakosz z bojaźnią Bożą, a z wiernym dziękowaniem Jemu. Używam. Ogarnia mnie coś jak zapach potraweczek nadobnych, nagotowanych, grzanek w czaszy w rozkosznym piwie. Te letnie dni są pełne smaku, są przyprawione, pachnące. Życie staje się w tym Ciągłym przeżyciem. Dzień upalny. Pojechaliśmy nad wielką gliniankę pod Valentą, jedna z niewielu dzikich plaż pod Paryżem i mało znana. Było pusto. Rozbiłem namiot, aby mieć trochę cienia, i potem było już tylko słońce i woda. Nic więcej nie pamiętam. Przypomniały mi się długie godziny bezmyślnego leżenia na piasku nad morzem w Grisson. Można nie myśleć I nie można myśleć Język staje kołkiem w gardle I nie chce się nawet mówić Potem skok do wody I po wyjściu z wody cudowny głód Chleb, masło, ser, kiełbasa, świeże jajka, wino Słońce, leżenie, woda I znowu jedzenie Do samego wieczora Wracaliśmy już o zmroku Na port de Charenton jedliśmy lody z wózka i chłodziliśmy się językiem. 14 czerwca. Dzień szary, wiatr i zimno. Wieczorem pojechaliśmy do Robertów. Jak zwykle miło. Zaprosili nas znowu na tegoroczne wakacje do domu ich ciotki w Szamble. Bardzo nas to ujęło. Ale jeszcze nie wiemy, co zrobimy. Bo w tym roku chcemy mieć także trochę naszych wakacji zaszyć się gdzieś, w jakiejś oberży wiejskiej, dobrze jeść i robić co dusza zapragnie. Marzymy już o takiej oberży od dawna. Jestem zmęczony. 20 czerwca. Basia pojechała przedwczoraj do Tomery, do R. Ja przyjechałem tam dzisiaj. Nastrój grobowy Gdy wysiadłem z pociągu Basia i Jer powiedziały mi Że wczoraj aresztowali i Tego Hiszpana Siedzi we Fren Pierwszy lipca Nie piszę, nie czytam, nie myślę Robię model jakiejś starej francuskiej awionetki Fascynujące. Wracam do domu i kleję patyczki w milczeniu Pochłonięty całkowicie rozwiązywaniem trudności montażowych. Basia spogląda na mnie jak na pomyleńca i znosi cierpliwie nieporządek w pokoju, śmieci i bałagan. Wspaniale przy tym odpoczywam. Muszę teraz pomóc R. Wskutek zamknięcia I, ona została bez pomocy. Teraz jeżdżę i staram się, ale nie wiem, czy to się na coś przyda. 5 lipca. Skończyli go. W wieczornym komunikacie podali, że Sikorski, znajdując się w drodze powrotnej z inspekcji na Bliskim Wschodzie, poniósł śmierć w wypadku samolotowym w Gibraltarze. Zupełnie tragiczne. Może nie zginął wielki mąż stanu, ale na pewno ktoś, kto rozporządzał jeszcze jakim takim kredytem w Anglii i w Ameryce. Całą jego siłą było może tylko to, że był niewygodny, ale w naszej obecnej sytuacji nawet to było już siłą. Poza tym miał siłę symbolu, symbolu Polski, która w nim, oczywiście dla obcych, przeżyła dotąd na wygnaniu. Oni Polska to było dla obcych niemal jedno. Miał wszędzie wstęp, wszyscy go znali. I w tych chwilach, coraz ciemniejszych, dla nas ginie na bezrybiu ten rak, uchodzący pomimo wszystko za rybę. Prześladuje nas pech. Któż został? Nikt. Nie mamy teraz nikogo. Podarodlanie przyszła kolejna Sikorskiego. Myślałem, że będzie inna kolejność. Dwa miesiące temu zaczynałem coś przeczuwać. I nawet wkleiłem do zeszytu ten rysuneczek z Petit Parisien. Kto został w Londynie? Sosnkowski. Tak, wielki generał, ale nie polityk. Jakże wspaniale urządza wszystkich ta śmierć. Szósty lipca. Mają przeprowadzić śledztwo i dochodzenie w Gibraltarze. Trzeba by je raczej zrobić w Londynie albo w Moskwie. Niemcy nie? mają używanie. Propaganda niemiecka zrobiła tu z Sikorskiego prawie świętego. Dzielny, waleczny, zdolny, antybolszewicki i tak dalej. Płaczą nad nim. I twierdzą jak zwykle, że nie było to dla nich niespodzianką. To jest ostatni wynalazek. Od czasu jak dostają ciągle w Kuper, nic nie jest dla nich niespodzianką. Wszystko wiedzą naprzód. Tylko że jakoś nie umieją wyciągać korzyści z tych jasnowidzeń. Tunis dla miarodajnych i dobrze poinformowanych kół berlińskich nie był niespodzianką i tak ciągle. No ale chociaż to wynaleźli, bo my nic. Dla nas wszystko jest zawsze niespodzianką. Jak nas wikiwają i sprzedadzą, to nie będzie niespodzianka. W każdym razie nie miła. Bo my liczymy tylko na miłe niespodzianki. Dla miłych niespodzianek jesteśmy skłonni poświęcić nie wiem ile żyć i bohaterstwo. Oczekujemy zawsze cudu. Gdybym był królem, jak mawiał pontifex economicus maximus edward lipiński, wydałbym edykt, że od tej chwili życie każdego Polaka jest skarbem i poświęcanie go pod jakimkolwiek pozorem jest zbrodnią. Nam się zawsze wydaje, że w polityce popłaca lojalność Bzdura. Teraz widzę, że gdybyśmy byli poszli od początku razem z Niemcami, mielibyśmy dziś o wiele silniejszą pozycję niż jako lojalni sprzymierzeńcy. Nawet wobec Rosjan. Gdyby dziś przyszedł ktoś do mnie z propozycją wstąpienia do jakiejś organizacji podziemnej, posłałbym go do wszystkich diabłów. Bo o co na ten przykład? O Polskę? O Polskę, o której nie my będziemy stanowić? Mamy skłonność przykładania do wszystkiego miarki przyzwoitości, lojalności i tym podobne, a nie zwykłych miarek handlowych. Gdy myślę o tym, dochodzę nieraz do zupełnie bluźnierczych konkluzji. Polska usiadła nam na mózgu i paraliżuje myślenie. Zamiast być homo sapiens, należymy do rasy homopolakus, do rasy ogłupionej ojczyzną, do kretynów, chorobliwego patriotyzmu. I nacjonalizmu Siódmy lipca Lola dostała list Od patronki oberży U której spędzała wakacje w zeszłym roku Że będzie miała dla nas miejsce Jest to mała wieś-miasteczko W departamencie Sart Blisko Chamblet Wezmę prawdopodobnie dłuższy urlop I część wakacji spędzimy u Robertów 10 lipca. Między Orłem i Białogrodem Jatki Amerykanie i Anglicy wylądowali na Sycylii. Jak długo będą się bawić z tą Sycylią? I kiedy przyjdzie kolej na Włochy? Na pierwsze kroki w festung o Europa, jak to się teraz nazywa. Jesteśmy twierdzą obleganą przez barbarzyńców. Wspaniałe jest to wzajemne wymyślanie sobie od barbarzyńców przez Wielkie B. Bo w tym wszystkim jest jakieś straszne błędne koło, jak mawiała przybyle sposobności jedna z moich wileńskich ciotek. Z jednej strony ludzie coraz mniej chcą być wolni, coraz bardziej błagają o kajdany, coraz bardziej chcą uniknąć wszelkiego ryzyka. Wolność to najbardziej ryzykowna operacja i w życiu osobistym i w społecznym. A jednocześnie od rana do wieczora trąbi się o wolności. Jakiś ci dom wariatów. Człowiek musi się trochę upić, jak ja w tej chwili, już czwarta szklanka rumu negrita, żeby zacząć przytomniej widzieć. Człowiek nie chce być wolny. My wszyscy mamy w gruncie rzeczy wolność gdzieś i to od najmłodszych lat. Ledwo się trochę dojrzeje, już marzy się o kajdankach. I wobec tego, znakomita większość wolnościowców żeni się, jak niedaleko szukając ja. I potem zaczyna się pieprzenie o wolności, i w imię wolności lata się z wywieszonym ozorem, i szuka się koniecznie jakiejś wolnościowej idei. I ponieważ panuje absolutna susza w tej dziedzinie i absolutna ochota na jakieś kajdany, uplecione na ten przykład z róż, więc trzask, wybiera się jakąś ideologię, najczęściej modną, i wkłada się umysł i duszę i ciało, i przysięga się. Teraz wszyscy są skłonni przysięgać na taki stary szpargał, nazywający się komunizmem. Bo muszą psie krwie w coś wierzyć. A jak w nic nie wierzy, to mówi, że będzie lepiej. I że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A jak nie będzie lepiej? A jeżeli jest to odwrotnie i nie ma tego dobrego, co by nie wyszło na gorsze, jak na przykład rum, to co? To mam się wieszać? Albo truć tym gazem do woli? A słońce to pies? A zielone drzewo to takie nic? A mruczący kot na kolanach to nie warte życia? Koniecznie wiara, co? Wierzę w koty i w rum. I w słońce. I w zielone drzewa. I w wolność. Chcę mieć prawo zdechnąć z głodu, jeżeli sobie nie dam rady. I żyć na litość boską. żyć trochę tak, jak mnie się podoba, a niekoniecznie tak, jak podoba się jakiejś zas ideologii. Amen, mam pragnienie. Rumu derby McGraw, jak wołał kapitan Flint, w sawanna, po czym wygitował: Ale co se użył, to se użył. Czosnykowski został mianowany wodzem naczelnym. Świetnie. Jak reakcja, to reakcja. Zresztą to jedyne wyjście. Skoro nie chce się mianować zdrajców, Rosjanie w tej chwili nie potrzebują żadnych mężów stanu. Potrzebują, tak jak zawsze potrzebowali, zwyczajnych zdrajców. Tego Londyn w wielkich rozmiarach im nie da. Więc lepiej tak. Jak się nie ma już co ratować, to chociaż honor. Jakiś Mikołajczyk premierem jakiś Kwapiński wicepremierem. Moja babcia zapytałaby: A z jakich to? A ja odpowiedziałbym: Jak madzia samozwaniec. A z tych babciu, nie z tamtych. Ci na pewno nie będą czterdzieści i cztery. Naletnie dwadzieścia i jeden. Niech żyje rum i marynowane oliwki. 20 lipca, wszystko ułożone. Wyjeżdżamy 2 sierpnia do Chamblé zostaniemy tam tydzień. Stamtąd pojedziemy na rowerach do Żułę Anszarni, około 60 kilometrów I zaszyjemy się w tej oberży na dwa tygodnie. Teraz już o niczym innym nie myślę. W domu kończę na gwałt model samolotu, wściekle trudne do zmontowania, ale poradziłem sobie i czekam na wyjazd. Będzie komedia z biletami. Na garmą Parnas są tak potworne kolejki, że podobno nawet Dante nie przewidział tego w swoim piekle. On wielu rzeczy nie przewidział. Zresztą, nie wiem, kanepa. Takie życie będzie nudne, gdy można będzie kupić bilet normalnie. W czym ja się wtedy wygwizda? 26 lipca. Bilety należy kupować na tydzień naprzód. A zatem pojechałem przedwczoraj na dworzec Montparnasse i najpierw wszystko dobrze oglądnąłem. Ogonki do kasy są tak długie, że gdyby Paryż nie był tak rozległy, to ci ostatni z ogonka byliby już prawdopodobnie na wsi, pod miastem. Cały Paryż wyjeżdża. W przyjaznej pogawędce z policjantem, pilnującym tego stada, zresztą spokojnego, ustaliłem dokładnie, gdzie ogonek do kasy zaczyna się ustawiać, w jakim kierunku itd. Następnie wybrałem hotel, z którego byłoby mi najbliżej do mety. Trzeba było teraz wygrać bitwę o pokój. Nie jest to takie proste. Dziś żaden hotelarz nie przyjmuje nikogo, kogo nie zna, lub kogo ktoś z jego znajomych nie polecił mu. Bez odpowiednich referencji lepiej od razu iść pod most. Wszedłem i zanim powiedziałem: Bonjour, uśmiechnąłem się, od tak swobodnie i naiwnie, trochę nieśmiało, z tym słowiańskim urokiem, na który oni są tak czuli po czym miałem długą przemowę, pełną o nieśmielenia, wytwornej francuszczyzny i modnych narzekań. Po dwóch minutach czułem, że go mam. Dyskretnie wsunięta paczka papierosów z gorącą prośbą o przyjęcie ich stworzyła ciepłą atmosferę i pokój. Dalej mówiliśmy oczywiście o wojnie, o świętym jedzeniu i o departamentach, w których najlepiej się jada. Masło, jajka i mięso decydują obecnie o wyborze miejsca letniego wypoczynku. Paryż wyjeżdża, żeby jeść. Pożegnaliśmy się jak Starzy znajomi. Wczoraj wieczorem spakowałem się w domu, piżama, mydło, termos z kawą, pierwsze śniadanie i na wszelki wypadek drugie sweter i książka. Namiotu nie zabrałem. O dziewiątej wieczorem pojechałem wprowadzić się. Jeżeli święty Antoni oparł się zwycięsko Wszystkim pokusom, na jakie był podobno narażony W czasie swojego sławnego kuszenia To tylko dlatego, że nie spał w paryskim hotelu I to przy Garmon Parnas Na żadna szczułka Bóg, czy też szatan oszczędził mu próby nocy w hotelu przy Montparnas I został świętym mnie od samego rana wydaje się, że unoszę się in odore sanctitatis Dostałem wspaniały pokój, wyścielony pąsowym dywanem Łożę jak lotniskowiec klasy Midway Umywalnia, bidet jak sadzawka w Alhambrze W takim pokoju, gdy się jest sam, człowiek czuje się nieskończenie opuszczony, niepotrzebny, zapomniany gdy doda się do tego wstydliwe światło nocnej lampki Oświetlającej obleśnie cały pokój Poprzez subtelny jak damski neglisz abażur I połyski tafli wielkiego lustra Ileż ono widziało Zapanowuje beznadziejna pustka Ale to nic Rozebrałem się Skręciłem grubego papierosa I zapaliłem go Zgasiłem światło i otworzyłem okno, bo wieczór upalny. Wilgotny, ciężki upał paryski. Cisza. Jeszcze w niektórych oknach kamienic paliło się światło, z dworca dolatywał miarowy i przygłuszony oddech lokomotyw, i nagle gdzieś z kamienicy naprzeciwko, z jakiegoś ciemnego okna, doleciał poprzez duszne podwórko zduszony krzyk kobiety. Ten. Nagle wydało mi się, że jestem wilkiem i że nastawiłem uszy. Cisza i potem jeszcze głuchszy ten sam jęk. Było to jak sygnał. W cichym dotąd pokoju obok mnie nagły stuk mebli. Potem szamotanie się i długi śmiech kobiecy. śmiech spod zduszonych pocałunkiem ust. śmiech samicy poprzez zaciśnięte zęby. I znowu stuk mebli. Cisza. A wtedy poprzez ścianę koło mojego łóżka Z drugiej strony doszedł u mnie inny dźwięk Monotonny, miarowy Fabryczny niemal skrzyp łóżka 27 lipca 1943 Drzemię Zaterkotał budzik Jestem zdenerwowany Jak uda mi się dojść do kasy przed piątą? Wypijam kawę, skręcam papierosa i dwadzieścia minut przed piątą wyślizguję się z hotelu. Przeskoczyłem na drugą stronę ulicy i przemykałem pod murem. Na rowerach przejechało dwóch policjantów, ale nie zauważyli mnie. Z godziną policyjną nie ma żartów. Cicho i wolno doszedłem do miejsca, gdzie zaczyna się ustawiać ogonek. I nie byłem pierwszy. Byłem już tylko dwunasty. Ci przede mną to zawodowcy. Sypiają gdzieś na samym dworcu, w im tylko znanych miejscach, wśród stosu wózków bagażowych, w jakichś załamaniach murów. Zarabiają w ten sposób, biorąc od biletu 150-200 franków. Stajemy w porządku pod drzwiami. Dwie godziny czekania na otwarcie kas. Wybiła piąta i w tej samej chwili głęboką ciszę poranku targnęły stuki i tupoty. Wszystkie bramy domów wokół dworca trzasnęły naraz, a z nich wystartowali zawodnicy. Słychać tupot i klekot drewnianych zelówek, już wpadają piersi zadyszani, bez tchu. W przeciągu pięciu minut mam poza sobą dwieście osób. Teraz będzie spokój, aż do przyjazdu pierwszego metra. W międzyczasie zjeżdżają się zawodnicy kolarze, furkają rowery. Wyścig do końca, bo nawet od miejsca, w którym ustawiają rowery. Rzuca rower na ziemię lub opiera o mur i pędzi do ogonka. Jestem głęboko przekonany, że codziennie pada tu kilka rekordów kolarskich w sprincie. Wtem tu pod setek nóg. Gardziel metra, jak olbrzymi gejzer wypluwa strugę ludzi. Pierwsze metro. Gęsta masa wydobywająca się spod ziemi płynie i zalewa długi podjazd. W przeciągu kilku minut mam poza sobą długi ogon do dwóch tysięcy ludzi. Ci będą stali tu do wieczora. Policjanci chodzą wokoło, rozstrzygają spory i kłócą się z tymi, co im po prostu wymyślają, nie mogąc wyładować swej wściekłości na kim innym. O żadnych protokołach o obraze władzy oczywiście nie ma mowy. Wściekłość tego tłumu jest uzasadniona. Każdemu z osobna zdawało się, że będzie pierwszy. I teraz nie może zrozumieć, jakim cudem jest już tylu przed nim. I rozumieją to policjanci. Lepiej, że mu jeden z drugim na wymyśla aniżeli gdyby trzeba było uśmierzać bójki. Otwierają kasy. Policjant odlicza piętnaście osób i wpuszcza do sanktuarium. Podchodzę do kasy mojej linii. Paris-Brest. Proszę o dwa dobre miejsca. Wciskając mademoiselle dwadzieścia franków w małą rączkę. I dostaje od razu dwa miejsca w kącie wraz z miłym uśmiechem na dokładkę. Tak jest teraz wszędzie. Wszyscy dają i wszyscy biorą. Nie są to łapówki. To są kado, podarunki. Stwarzają one intymność. Stosunek urzędnika do klienta zmienia się od razu w miłą znajomość i przy jakiejś innej sposobności idzie się już do znajomego. Odchodzę od kasy i widzę, że tłum podśpiewuje i śmieje się, że policja z ożywieniem dyskutuje z ludźmi. Pytam się o co chodzi. Słucha mi nie wierzę. Policjanci z rannej służby przynieśli wielką nowinę, nowinę zupełnie niewiarygodną. Mussolini podał się do dymisji. I nagle w ogonku, wśród śmiechów i hałasu, ktoś zaintonował na melodię Tarantelli skomponowaną na miejscu piosenkę. Ducze, ducze podał się do dymisji, ducze, ducze będzie pokój. Tłum podchwycił słowa i melodię i zdawało się, że pęknie z radości. Cała pogarda tego zawsze wolnego ludu, ludu dla którego wolność jest istotą życia, wszystko jedno jakiego. Odezwała się w tej kpiarskiej piosence wydrwiwającej Cezara faszyzmu. Nie było w tym nienawiści. Czuło się jedynie zupełnie niemożliwą do opisania pogardę. Tę pogardę, jaką może mieć jedynie tłum dla błazna, którego jeszcze wczoraj musiał szanować pod grozą jako bóstwo. Równocześnie czuło się, że Mussolniego nikt nigdy nie brał tutaj poważnie. Jestem pewny, że taka sama wiadomość o Hitlerze. Wywołałaby inną reakcję. Bo Hitler jest błaznem, ale niestety błaznem tragicznym. Błaznem ponurym. Tłum podśpiewywał, a przechodzący obok Niemcy udawali, że nie rozumieją. Każdego z nich prowadziło tysiące szyderczych spojrzeń. Wyszedłem przed dworzec. Lubię ten plac przed garmą Parnas. Słoneczny ranek. Wstąpiłem na kieliszek białego wina. Miałem ochotę usiąść na progu obok wielkiego kota i grzać się w słońcu. Siedzieć i patrzeć tym wzrokiem, co tylko patrzy i nie myśli. U Duponta naprzeciwko grał automatyczny gramofon i Daniel D'Arie śpiewała «Premier rendezvous». Bulwarem mknęły kolorowe dziewczęta na rowerach. Przebierając smukłymi nogami, Wziąłem kota na kolana i pochyliwszy się, szeptałem mu do ucha: Mam bilety i Mussoliniego już nie ma. 29 lipca. Najpierw napisali, że Ducze ustąpił z powodu złego stanu zdrowia, ale w końcu nie udało się ukryć, iż został destytuowany przez Wielką Radę Faszystowską. Władzę objął król Badolio. Utworzył rząd i dziś rozwiązano partię faszystowską. Ludzie nie zdają sobie na ogół sprawy z zupełnie wyjątkowej doniosłości tego faktu. Patrzą na to jedynie z punktu widzenia strategicznego. Tymczasem nie dostrzegają w tym rzeczy najważniejszej, jednego z największych bankructw ideologicznych, jakie świat dotąd oglądał. To nie jest upadek rządu takiego czy innego reżimu, to upadek idei. Która przez dwadzieścia lat panowała we Włoszech, na której mniej albo więcej oparły się wszystkie niemal kraje Europy powojennej, która była natchnieniem dla Niemiec, dla Hiszpanii Franco, dla Turcji, dla nas. Zdawało się, że błyskawiczny upadek jej jest niemożliwy. Runęła w ciągu kilku godzin. Dzisiejszy dzień zmusi faszystów i wszystkich wierzących w ideologie jedyne i prawdziwe na całym świecie do krótkiego rachunku sumienia. To po prostu upadek religii. Prawie to samo, co gdyby papież rozwiązał Kościół, a może nawet więcej ze względu na moment, bankructwo idei, dla której setki tysięcy ludzi ginie od czterech lat. Jak proroczo brzmią dzisiaj słowa tego wielkiego humanisty XX wieku, Giulielmo Ferrero, gdy wygnany przez faszyzm, pisał w 1926 roku w swym świetnym studium między przeszłością a tym, co nas czeka, że podczas gdy wszystkie prawie monarchie upadły po tamtej wojnie, to jedynie faszyzm zamiast obalić monarchię, uczynił z niej więźnia zmuszając ją do podjęcia władzy absolutnej w nadziei, że będzie mógł się nią posłużyć. Zobaczymy pewnego dnia, czy dobrze obliczył. Dziś widzimy, że źle obliczył. Letter Clement, 2 sierpnia leży w łóżku. Na nocnym stoliku pali się lampka. Reszta wielkiego pokoju tonie w półmroku. Pod ścianą czarny klęcznik, nad nim krucyfiks, olbrzymia szafa bretońska z żelaznymi okuciami, w kącie stołek, a na nim mundur huzarów z lat dziewięćdziesiątych mundur męża madame Bazin. Okno jest uchylone, noc mglista, zmoczona całodziennym deszczem. Z drzew, z gałęzi dotykających szyb kapią wolno krople mgły. I spadają z brzękiem na blachę, framugi. W ogrodzie, w lesie za rzeką, śmieją się sowy. Gdzieś spadła dojrzała gruszka i klapnęła o ziemię. W tym domu, w tym pokoju, wśród ciszy i monotonnego stuku kropel, cały dzisiejszy dzień wydaje mi się dalekim wspomnieniem. Dzisiaj rano wyjechaliśmy z Paryża. Parę godzin drogi na rowerze, kolacja w jadalni, salon. Przedsionek ze starą bronią, madame Bazin. Wszystko stało się snem, w którym trudno przypomnieć sobie rzeczywistość. Jestem pogrążony w letargu. Słucham kropel mgły. Patrzę na pokój, na fotografie kobiet w krynolinach i mężczyzn w mundurach z tamtej epoki. Pociąg odchodził o dziewiątej. Oczywiście na dworcu ścisk. Ale przebrnęliśmy szczęśliwie przez wszystkie przeszkody. W pociągu było znośnie. Wychodzę kupić kilka tych pism, które są właściwie pismami niemieckimi po francusku. Z tą różnicą, że łżą jeszcze bardziej aniżeli prawdziwe niemieckie. Wracając z kiosku zauważam, że do wszystkich pociągów idących w stronę wybrzeża doczepione są z tyłu platformy z działem przeciwlotniczym. Jedziemy z obroną. Na platformie zbudowany jest mały domek für die Mannschaft. Żołnierze gotują, suszy się bielizna. Jakiś Francuz przechodzi obok mnie i zapytuje, jak mi się podoba ten cyrk wędrowny. Odpowiadam mu, że wolę prawdziwy z prawdziwymi małpami. Ruszamy. Pogoda psuje się. Za szafre burza z ulewnym deszczem w Le Mans leje. W Sable deszcz ustał. Dzień jest pochmurny i ciepły. Lubię taką pogodę. Drzemiemy. Po pierwszej dojeżdżamy do Angers. Wychodzimy z dworca. Cichy placyk, na ulicach pusto, niebo pokryte szarymi chmurami. Spokój. Wydaje się, że poza tym miastem nie ma świata. Paryż, gazety, wojna. Wehrmacht, berichty. Przestają istnieć. Są ulice i uliczki. Stary autobus kaszlący i krztuszący się, pusta kawiarnia z ogródkiem, małe bistro i kilku obywateli przy winie. Żadne sanatorium nie jest w stanie uspokoić najbardziej roztańczonych nerwów w tak krótkim czasie jak francuska prowincja. Tu żyją jeszcze resztki życia zrównoważonego. Tu żyje się w tej godzinie, jaką wyzwania stary zegar, a nie kilkanaście godzin lub dni naprzód. W tej jednostajności, pozornej monotonii istnienia nie wygnano czasu i nie zabito rozmaitości. Nic tu nie jest jednakowe, chociaż wszystko wydaje się takie same. Wszystko jest tajemniczo soczyste. Kiedy pomyślę, że dziś już całe kontynenty, jak Rosja, Stany Zjednoczone i Ameryka Południowa, stały się jednakowe, że dom zbudowany nad Atlantykiem Jest taki sam Jak dom zbudowany nad Pacyfikiem Że miasto nad Dnieprym Jest takie samo jak miasto nad Wołgą Robi mi się smutno Jeżeli Amerykanin szuka Wytchnienia w Europie To właśnie dlatego, że odnajduje tu różnorodność Że po kilku godzinach podróży Jest rzeczywiście gdzie indziej Jestem na placu przed dworcem Wanger Przejadę przez szereg miasteczek i zajadę do domu Madame Bazin. Co godzina będę gdzie indziej. Pomimo, że miasteczka francuskie z ich szarymi domami i rzędem okiennic wydają się jednakowe. Będę pił wino, które robią tylko tutaj, a za dwa tygodnie będę jadł masło o innym smaku niż masło bretońskie lub normandzkie. Dawno czytana główna ulica Luisa zaczyna miarowo wyzgrzytywać mi w głowie. Na zachód od Pittsburgha, a czasem i na wschód Zawsze ten sam skład drzewa Ta sama stacja kolejowa Ten sam garaż Forda Ta sama mleczarnia, te same domy O kształtach pudełek Te same sklepy dwupiętrowe To samo, te same I tak w nieskończoność Tu zaczynam darzyć czułą miłością Ciasne uliczki z ręsztokami Niewygodne domki i stare meble. Głupstwem jest wyrzekać się postępu, ale zbrodnią jest zaśliniać się z zachwytu nad wielką fabryką czy czteromotorowym bombowcem, uważając je za szczyt geniuszu ludzkiego. Trzeba uznać, że człowiek potrafi bardzo wiele, uznać to za fakt zupełnie zwyczajny i wchłaniając postęp, również go dyscyplinować. Wartość zupełnie nieocenioną, zapomnianą i pogardzoną spokoju i ładu, może zacofanego, ale jakże wzbogacającego czuję się tu, w ciche popołudnie. Pijąc białe wino, wskakuję cały do kieliszka i rozpuszczam się. Jestem spokojem. Odbieramy z bagażu rowery. Dziwnym cudem zajechały cało i zdrowo. Ale to tylko dzięki temu, że połowę wiozłem ze sobą, odkręciwszy w Paryżu wszystko, co tylko można odkręcić. Tak zresztą robią teraz wszyscy. Jedynie bardzo naiwni nadają rower na bagaż z siodełkiem skórzanym, z oświetleniem łańcuchem i pompką. Siedzę na chodniku i siodłam nasze konie. Przed dom wyszły obydwie panie. Witają nas. Madame Bazin całuje nas w czoło. Zbieramy rzeczy i wchodzimy do brocznego przedsionka. I tu Madame Bazin z wyszukaną elegancją i równocześnie prostą wytwornością mówi nam — Pomyślałam sobie, że przyzwyczaili się państwo do widoku z okien, do mebli. Więc i w tym roku proszę mi zrobić przyjemność i zająć mój pokój na górze. Stało się ze mną coś dziwnego. Ta zupełnie nie dzisiejsza delikatność, ten widok z okien, Rzecz nic nieznacząca, a tak subtelna Całe zdanie wypowiedziane tak, jakby mi je ktoś przeczytał na głos z balzaka Wybiły mnie zupełnie z epoki Odnalazłem stracony czas Pocałowałem ją długo w rękę, szepnąłem merci I prawie, że łzy zakręciły mi się w oczach Wchodziłem wolno po schodach I wszedłem do tego żółtego pokoju Do tego samego widoku z okien do tych samych mebli. Spojrzałem na trawnik, na ogród, na rzekę i na łąki poza rzeką, opasane lasami na wzgórzach. Ten sam widok po roku. Zdawało mi się, że jestem u siebie. W tym samym widoku, w tych samych meblach, pozostała już cząstka mnie. Odnajduję ją teraz i rozmawiam z sobą sprzed roku. Basia usnęła, zmęczona drogą. Daleko śmieją się sowy. Wielka kropla stuknęła w blachę framugi okiennej i po czarnych drzewach przeszedł szum. Zegar na wieży kościoła wybił już pierwszą. 5 sierpnia drogą przejechał ciężki wóz na dwóch kołach ciągnięty przez trzy konie idące gęsiego w zaprzęgu. Ktokolwiek go spotyka mówi dzień dobry. Zamienia kilka słów z farmerem, człapiącym obok w ciężkich sabotach. Wszyscy go znają, i on zna wszystkich. On jest kimś, coś przedstawia. Nie gubi się w masie, i nie ma tu takiego drugiego człowieka jak on. Jego rozumowanie jutro, gdy nowy prefekt rozłoży przed nim kolorowy wachlarz formułek propagandowych, będących teraz w modzie, będzie jego rozumowaniem, na które złoży się sposób myślenia jego przodków, osiadłych tu od lat. Myśl jego będzie dalszym ciągiem myśli poczętej już dawno. Będzie ona surowa i senkata, ale będzie się na czymś opierać. Lecz ilość ludzi pozbawionych punktu zaczepienia ciągle wzrasta. Szary człowiek nie ma nic, nie posiada nic. Zatracił poczucie i wspomnienie swojej przeszłości. Jego rozumowanie nie może być dalszym ciągiem, bo on sam nie uważa się za dalszy ciąg. Jest anonimem poczętym z niczego, bez korzeni, podatnym na każdy podmuch ideologiczny, na wiaterki i wichury rozpętywane coraz zręczniej i perfidniej. Szary człowiek zatracił samodzielność w każdej dziedzinie życia. Utraciwszy wolność fizyczną i tracąc ją coraz bardziej, zatraca wolność wewnętrzną, ostatnią redutę człowieczeństwa. I właściwie nie chce jej. Dziś szary człowiek nie chce wolności. Dlatego z taką łatwością nagina kark pod coraz to nowe jarzma. Nie mając nic, czuje się na każdym kroku zagrożony. Bez przeszłości lęka się teraźniejszości i przyszłości. Lęk ten powiększa się, rośnie z każdym dziesiątkiem lat. Za miraż bezpiecznej przyszłości, za fatamorganę ideologiczną teraźniejszości daje z entuzjazmem swą wolność. Rzecz bez wartości, gdy w końcu nic się naprawdę nie posiada. Masa dziś tęskni za kajdanami. Jest ślepa. Jest w każdej chwili gotowa zamienić swoją bezwartościową resztkę własności, na obietnice i stryczek. I będzie je miała. Tego w najbliższej i dalekiej przyszłości nie braknie. 3 czerwca 1944. Jutro lub pojutrze nasi będą w Rzymie. Słuchamy takiej stacji, która nazywa się Zoldatenzender Calais. Dywersyjna stacja angielska, ale wspaniała w gatunku. To musi być robione przez nielada specjalistów w porozumieniu z angielskim wywiadem. Podobno Niemcy słuchają tego namiętnie. We Włoszech klęska. 4 czerwca. Niedziela. Zmęczeni spaliśmy długo. Na śniadanie, kawa, chleb z salcesonem, pasztetówka i dalej kawa. Obiadłem się. Wziąłem koc i poszedłem do lasu na słońce. Ciepło. Drzemałem do obiadu. Na obiad smażona wątróbka. Znowu objadłem się. Wieczorem kolacja i radio. Rzym wzięty. Cały dzień latały dziś myśliwce angielskie kontrolując szosy i ostrzeliwując samochody ciężarowe. Latają na wysokości dziesięciu piętnastu metrów nad ziemią. Czują się jak u siebie w domu. Ani jednego samolotu niemieckiego. Nieźle. Piąty czerwca. Anglicy polują od samego rana. Z zalasów wyskakują smukłe maszyny, biorą przeszkody jak konie, wyją i znikają. To głośniejszy, to cichszy ryk silników jest jak naszczekiwanie. O dziesiątej rano leżałem w lasku koło dworca. Zajechała lokomotywa po jakiś transport. Kilka wagonów towarowych, nie wiem z czym, już ją zoczyli. Polatali wokoło, żeby ludzie mieli czas odejść, i potem przeszyli ją artystycznie. Dwa ściegi, para wspaniale syknęła i po herbacie. Maszynista szalał z zachwytu. Jakże radosne jest to niszczenie. Sam łapie się na tym że lokomotywę lub cokolwiek innego na chodzie uważam za skandal i obrazę boską. Zazdroszczę tym lotnikom. Ciągle ma się tylko w głowie wyrazy w rodzaju w pył, na proszek, na mączkę, w drybie zgi, aż skrylecą. Po wczorajszym słonecznym dniu przyszedł dziś deszcz. Leżę w łóżku i z przyjemnością wsłuchuje się w monotonny, pluski dzwonienie rynien, pije łapczywie wodę razem z roślinami. Szósty czerwca. Wyjechałem około dziesiątej, wypchany słoniną, jajkami, masłem i kiełbasą. Pogoda mieszana, słońce, wiatr, chmury, przelotne ulewy i zimno, i znowu chwila słońca. Zmieniłem trasę. Mój Beaumont, Paryż Na głównych drogach mogłoby być za ciepło Znowu latają od samego rana całymi sforami Droga górzysta, śliczna Wielkie lasy, olbrzymich grabów Płytkie doliny są jak ogrody Mam ochotę zacząć oganiać się od tych samolotów jak od komarów Wydaje się, że mnie za chwilę obsiądą W Beaumont przeprawiam się przez o złodzią. Bo wczoraj zbombardowali wszystkie mosty. Przy brzegach pływają zdechłe ryby. Mój przewodnik mówi mi, że po wczorajszym bombardowaniu mostu kolejowego wyłowili przeszło 500 kilo ryb. Dziś całe Bomo jadło na obiad ryby. Nastrój jest dziwny. Gdy w małych miasteczkach pytam o drogę, ludzie odpowiadają mi jakoś tajemniczo i podejrzliwie, oglądając od stóp do głowy. Grubki Niemców. Po trzech, po czterech stoją na rozstajach dróg i czekają na samochody. Za prel łapie mnie ulewa i wchodzę do przydrożnego bistra. Jakaś starucha daje mi przesłodki aperitif na sacharynie. I oświadcza, że wobec tych wypadków trzeba uważać, do kogo się mówi. Nie rozumiem, ale mówię. Ach, oui, oui, Częstuję ją chlebem z salcesonem. Odwdzięcza mi się kieliszkiem koniaku. Jadę dalej. Wpadam do Paryża po czwartej Przy port de la Chapelle alarm Ktoś przechodzący obok mówi To już ósmy dzisiaj, rekord Za chwilę odgwizdują Na bulwar marząta zbiegowisko Niemiecki autobus zderzył się z cywilną ciężarówką i wywrócił ją Wygląda jak przewrócony na wznak chrabąszcz Znowu alarm Dławią się i czkają syreny Siadam na ławce i palę. Koło piątej jestem w domu. Byłem niespokojna o ciebie. Dlaczego? Jak co nie wiesz? Wylądowali. Czekam na prąd, żeby móc włączyć radio. Dopiero koło ósmej. Jedenaście tysięcy samolotów, szybowce transportowe, spadochroniarze, cztery tysiące okrętów, nie licząc barek. Są. Są, biją się w Normandii od Szerburga aż po Deauville, a słowo ciałem się stało. 8 czerwca. Anglicy wzięli Bayo, I poszczególne przyczółki połączyły się, tworząc jednolity front o długości 80 kilometrów i głębokości 10 kilometrów. Ciągle lądują nowe siły. W Paryżu spokój. Życie płynie normalnie. Bombardują wokoło Paryża i na prowincji. Zanudzam się czytaniem kryzysu świadomości europejskiej pola azarda. 10 czerwca. W nagrodę za spokojne zachowywanie się ludności Oberbefehlshaber i komendant Paryża przedłużył godzinę policyjną do pierwszej w nocy, aby umożliwić ludności chodzenie do kina. Kina zaczynają się późno z powodu późnego włączania prądu. Z żywnością zaczyna być ciężko. Przed piekarniami ogonki po chleb. Zbudowali już dwa lotniska w Normandii. Idą! 11 czerwca. Siedzieliśmy cały dzień w domu. Próbuję czytać, ale mi to nie idzie. Takie czytanie jest wbijaniem gwoźdź w sęk. Mam ostatnie straszliwe senki w myślach. Wieczorem wpadł Robert bardzo zdenerwowany, bo stracił kontakt z rodziną w New York. Wiele artykułów o Polsce w prasie amerykańskiej w związku z wizytą Mikołajczyka u Roosevelta. Pani Roosevelt napisała nawet artykuł o Polsce, opublikowany przez parę set dzienników. Biedna ta Polska. Podobno Pani Roosevelt nie wystąpiła w stroju krakowskim. Całe szczęście, bo wtedy wszyscy powiedzieliby, że wszystko załatwione i że wszystko w porządku. 12 czerwca. Cztery lata temu, 12 czerwca, schowany wśród opon na samochodzie ciężarowym, uciekałem z Paryża. Był taki sam ciepły dzień, a z daleka słychać było głuche dudnienie artylerii. Niemcy przychodzili sekwane. Tłumy ludzi szły na południe po drogach, które były za wąskie. A dziś już cztery alarmy. Pomrukują z daleka serie bomb. W czystym błękicie brzęczą samoloty. I ani jednej maszyny niemieckiej. Czuję, jestem prawie przekonany, że są to najładniejsze momenty tej wojny. 3 lipca. Szaro i duszno Od jutra zamykają niektóre linie metra w całości Na innych liniach całe odcinki Będzie metro w skróconym wydaniu Autobusy łączące Paryż z dalszymi przedmieściami Przestają także kursować Życie powoli zamiera I jedynym środkiem komunikacji staje się rower Żyje się obecnie zielonym groszkiem W fabryce dostaje codziennie dwa kilogramy groszku Czasem trochę sałaty, a najchętniej piłbym ocet, zagryzając korniszanami. Rosjanie robią co im się żywnie podoba. Ma się wrażenie, że tam armia niemiecka przestała niemal istnieć. Po południu wpadłem do mojej księgarni, zobaczyć czy nie przynieśli mi którejś z zamówionych książek. Tak lubię wślizgnąć się do introligatorni i poprzerzucać oprawiane książki. Zapach kleju i skóry. Rozmowa z Bardasz. Pożyczył mi dziś pierwszy tom Ciał i Dusz Vandermersa. Cena fałszywych kartek chlebowych skoczyła ze 150 na 250 franków. Po pracy wpadłem do pani R. Rozmowa o Sowietach. Jak wszyscy tak i ona wierzy. Na moje uwagi o Rosji ciasne i niepostępowe wytoczyła wielki argument. A jednak takich wielkich muzyków wydała Rosja: Czajkowski, Głazunow, rymski Korsakow, Rachmaninow, Skryjawin, Prokofiew. Zawsze bałem się i jestem bardzo ostrożny z narodami, które wydały wielu i wielkich muzyków, odpowiedziałem jej, ale pewnie nie zrozumiała. 10 lipca. Na wszystkich frontach idą naprzód. Rosjanie powinni skończyć z Wilnem lada chwila. Działa tam już otwarcie nasza armia podziemna. Polacy walczą o Wilno dla sowieckiej Litwy. Wieczorem był u nas Tadzik P., potem przyszła Lola. Przegadaliśmy cały wieczór. Z poczuciem rzeczywistości jest u nas zupełnie źle. Anglicy, Amerykanie i Rosjanie przygotowują wszystko dla nas, specjalnie dla nas i w ogóle nie mają innych zmartwień oprócz Polski. No bo jakże? Przecież Dywizjon 303, przecież Monte Cassino, a wszak AK właśnie pomaga Rosjanom w zdobywaniu Wilna i Dywizja Maczka i tym podobne. Można by sobie wyobrazić, że obcy pozaciągali u nas takie długi, że aż do ponownego chrztu Polski po latach okupacji sowieckiej będziemy mogli leżeć albo siedzieć i tylko podpisywać kwity otrzymałem. A co będzie, jeżeli każą nam dalej płacić? To zupełnie prawdopodobne. Ilu Rosjanie już wywieźli i ilu jeszcze wywiozą? 17 lipca. Wpadł mi dziś do ręki artykuł wydawanego do niedawna tygodnika socjalistycznego, a raczej narodowo socjalistycznego, germinal. Tytuł brzmi Socjalizm Platona, a autorem jest jakiś Felician Chale i taki ustęp. Pierwszą teorią socjalistyczną, która wyraźnie rysuje się w historii myśli europejskiej, jest w V wieku przed erą chrześcijańską, teoria Platona. Początek dodający odwagi, pierwszy spośród naszych wielkich towarzyszy w porządku chronologicznym, jest potężnym geniuszem, głębokim filozofem i wspaniałym artystą. No nic, jakoś to przełknąłem. Ale odbijało mi się tym towarzyszem Platonem przez całe popołudnie. Wieczorem znowu zupełnie przypadkiem nie czytam tych szmat. Przeglądałem zignal poświęcony duchowi Europy. Fotografia rzeźby Platona, krótki życiorys i w nim jest on także pierwszym nacjonalistą Zachodu. Jeżeli po tej wojnie nie zrobi się wszystkiego, aby Platon był przede wszystkim Platonem zwyczajnym Platonem po prostu Platonem to w takim razie nie ma o czym mówić. Jeżeli tego się nie zrobi, to trzeba będzie wynieść się tam, gdzie o Platonie wcale nie słyszano. Są jeszcze takie miejsca na świecie. To stanowczo lepsze i łatwiejsze do zniesienia. Nie pamiętam już, kto użył tego określenia czworobok głupoty, ale jest wspaniałe. Tylko jakich sił będzie potrzeba do rozbicia tych wielu innych czworoboków, które ustajają się dziś jeden za drugim? Czworoboki kłamstwa, obłudy, pomylenia pojęć, ideologii jedynych i prawdziwych. Cywilizacja nasza wbrew pozorom nie grzeszy tak bardzo uczynkiem. Grzeszy straszliwie myślą i mową. 25 lipca. Londyn oświadczył, że Polska Agencja Telegraficzna została upoważniona do ogłoszenia komunikatu, iż osoby, z których składa się tzw. Komitet Wyzwolenia Narodowego, są całkowicie nieznane i nie mogą reprezentować narodu polskiego. Komitet składa się z reprezentantów nielicznej w Polsce partii komunistycznej. I nie odzwierciedla pragnień i dążeń narodu. Kto upoważnił pad do publikowania takich bzdur? Osoby są znane, aż nadto dobrze. Ja sam znam osobiście połowę. Wandzia Wasilewska, żyjąca z tym murarzem z Krakowa. Mańkiem bogatko. Któż jej nie znał? Wszyscy ich znali. Siedzieli całymi dniami w turze. Bolesław Drobner nieznany? Generał Rola-Rzymierski też nie? Andrzej Witos i generał Berling mniej znani A jak doszlusuje do nich cały ZNMS I koło pacyfistów z prezesem Józefem Cyrankiewiczem na czele To też będą nieznani? Chodzi o to, że tak znani Iż już dziś można przewidzieć, kto uformuje polskie wisi Ale to nie to samo Nieznani Aż od razu swojsko się zrobiło Julek i Frytka wypłyną pewnie niedługo jako towarzysze ministrowie. Józek na pewno zostanie grubą rybą, bo zawsze miał do tego niemal sanacyjne zacięcie. A Kryśce będzie żal, że przestała z nim chodzić. Nieznani, hej, łzy się kręcą. Nie miałem nosa. Fatalny brak węchu a raczej zaczuły. Oni wszyscy już przed wojną pachnieli mi zanadto. Cur de Russie. I dlatego byłem mętniak. Od dziesięciu dni Rosjanie stoją u granic Prus Wschodnich. 29 lipca. Ten Mikołajczyk dojechał już do Teheranu i jutro powinien być w Moskwie. Rosjanie są na przedpolach Warszawy. 1 sierpnia. Mikołajczyk jest w Moskwie. Podobno Rosjanie skoncentrowali milion ludzi pod Warszawą. W Warszawie zostało już tylko wojsko i gestapo. 2 sierpnia. Polska armia podziemna rozpoczęła wczoraj otwartą walkę o uwolnienie Warszawy. Podobno Warszawa się pali i walki na ulicach. 25 sierpnia. Cisza. Wobec tego postanawiam wyjechać do miasta. Dzień jest prześliczny. Już we wszystkich oknach powiewają flagi francuskie i alianckie. Wygląda to wspaniale. Szare i okopcone mury kamienic pozamieniały się w kwietniki. Wszystko odbywa się tak, jak tylko można było sobie wymarzyć. Niemcy niczego nie wysadzili, niczego nie zniszczyli. Koło Lyon, muszę zjechać na bok, bo strzelają. Nie wyłapani Niemcy i kolaboranci strzelają z dachów. Na Place Bastille kilka strzałów. Pusto. Ale od strony Pont d'Austerlitz dobiega stale wzrastający gwar. Podjeżdżam tłum. Widzę pierwsze czołgi i ciężarówki. Żołnierze kiwają rękami, ludzie krzyczą. Przed oczami mam wysokie piramidy czołgów, hełmy amerykańskie, małe dżipy Ryk silników, chrzęst, gąsiennic i rozentuzjazmowany tłum. Stoję pod drzewem, patrzę i wydaje mi się, że śnie. Ale nie, jadą ciągle nowi. Zielone koszule, spodnie i getry. To już ci inni. Ci, na których czekało się tyle długich lat. Już naprawdę oni. W niecałe trzy miesiące po wylądowaniu są w Paryżu. Wyglądają wspaniale. To wjeżdża inny świat. Wjeżdża wolność, może niedoskonała, może, może, ale czym jest ta garść zarzutów wobec tej nocy, która panowała dotąd i która nadchodzi na wschodnią połowę Europy teraz, w tej chwili? Na jak długo? Myślę nagle, że tej nocy nie grozi mi już żadna rewizja, żadne niespodziewane pukanie do pokoju, żadne. Boże. Jak przez mgłę widzę ciągle nowe ciężarówki z żołnierzami w zielonych koszulach i w hełmach pokrytych siatką. Czuję, jak łzy same ciekną mi z oczu, jak krzyczę razem z innymi, wymachuję rękami. Na widok uśmiechniętych twarzy pod ciężkimi hełmami, twarzy ruszających się miarowo, łapię się na tym, że sam do siebie krzyczę po polsku z dzikim entuzjazmem. Oni żują gumę i śmieje się sam z siebie. No tak, ale w tym dotychczasowym świecie nie żuło się gumy. Ta guma rozczuliła mnie zupełnie. A potem wielka, bezbrzeżna radość ustępuje smutkowi. Koło mnie zatrzymuje się kolumna ambulansów. Samochody są prowadzone przez młode i ładne dziewczęta o nienagannym makijażu. Opieram się o jeden z tych ambulansów i patrzę, jak jadą przez most. Coraz to nowe ciężarówki i czołgi. Zaczynam nagle płakać, prawie łkać półgłosem. Dziewczyna siedząca za kierownicą ambulansu patrzy na mnie i nagle pyta po angielsku, dlaczego płaczę. Jestem Polakiem i myślę o Warszawie. Odpowiadam cicho. Oni tu mogą być szczęśliwi nam jeszcze nie wolno. Chwila kłopotliwego milczenia. Dziewczyna sięga do kieszeni, częstuje mnie Chesterfieldem i bąka coś z dawkowego. Wziąłem papierosa i uciekłem. Nie mogłem nie przyjąć. Oj nie, są rzeczy, których się nie da załatwić nawet miliardami papierosów, konserw i innych darów. Nie, nie i nie. Trzymałem w rękach tego papierosa o ulubionym smaku i wreszcie zapaliłem go. Pachniał trochę wodą kolońską, trochę jakby mydłem, no i Chesterfieldem. Paliłem go myśląc, że jest w nim świat, który pewnych rzeczy nie jest w stanie pojąć. Może dlatego, że on sam nigdy nie był zmuszony do palenia niczego gorszego od Chesterfielda. Ulicami jechały czołgi i samochody, a nad tym szczęśliwym miastem płynął jeden wielki krzyk radości.